Siema, Voxus! Dobry! Witam serdecznie! Na moim kanale. Ostatnie spowiedzie. Dobra, a więc jedziemy najpierw znowu z komentarzami pod samą spowiedzią. Są tylko i wyłącznie trzy. Przez to, że robię wszystko na live, przez czat, to nikt już nie komentuje, no. Ale jedziemy tak czy inaczej. Zbyszek Papiernia. Pingwin, co sądzisz o Dr. Dre? Co o nim sądzę? Nic szczególnego, no. Skillowy ziom, nie? Wiesz, jak zrobić koparkę z komputera i mógłbyś wytłumaczyć, o co z tym chodzi. Zajebisty materiał, pozdro. Wiem, jak zrobić koparkę z komputera, ponieważ samemu kopię. A o co z tym chodzi? Chodzi o to po prostu, aby generować z wielkich, olbrzymich ciągów danych, generować bitcoiny. Nie jest to wiele, zależnie też od peceta. Ale sobie można naprawdę, nie wiem, w moim przypadku przychodzą na noc, powiedzmy na jedną noc, jak idę spać i rano wstaję, to mam coś koło 2-3 euro. Czyli tak sobie w ciągu tygodnia mogę 15 euro, tylko jeżeli odpalam koparkę w nocy, nazbierać, tak? I zależy też od kursu samego Bitcoina w sobie. Jak kurs spada, to też mniej zarabiam przez to, tak? Bo zawsze tą samą ilość Bitcoinów się zbiera. I to, czy to jest 2, 3, czy 15 euro, to jest tylko i wyłącznie zależne od tego, jaki jest kurs. Jeżeli jest wysoki kurs, to może być nawet i o wiele, wiele więcej, tak? Gdyby kurs był taki, jaki był jeszcze jakiś czas temu, powiedzmy tak 3-4 tygodnie temu, gdzie było przy 2600 ileś tam euro, to wtedy już by to też wzrosło. Dość mocno nawet. Teraz jest przy 2200 mniej więcej. Tak to wygląda. Jak wytłumaczyć jeszcze bardziej, że tak powiem, jak działa same kopanie w sobie i tak dalej, itp. itd. I co do tego jest w ogóle potrzebne, portfele bitcoinów i to i tamto, programy, jak najłatwiej, jak najciężej, znaczy jak najciężej, nie tyle co najciężej, ale jakie są możliwości własnym pecetem kopania i jakie są możliwości kopania za pomocą specjalnych do tego, że tak powiem, urządzeń, bo są takowe. I też właśnie od prostoty, tak? Jest sposób kopania, który jest naprawdę banalnie prosty, to dla każdego, że tak powiem, randomka, nuba, czy jakby to nazwać, nie jest to najmniejszym problemem. I są sposoby, ale bardziej, gdzie naprawdę te 10-20 centów sobie więcej wyciągniemy z tego całego, ale za to jest to o wiele bardziej manualne, tak? Gdzie musimy o wiele więcej samemu odpalać programów i robić i przekierowywać bitcoiny z jednego portfela do drugiego portfela i tak dalej, itp. itd. Musimy też osiągać pewne minimalne ilości, żeby w ogóle jakiekolwiek pieniądze z tego dostać, tak? I potem nie każdy chce, bo musi wyłączać aplikację, bo chce robić coś na pececie, ale nie może i
Będę robił na ten temat po prostu materiał. Zrobię na ten materiał. W ostatniej spowiedzi pokazał się olbrzymi interes na temat bitcoinów. I dlatego będę robił materiał, jak kopać, czym kopać, że tak powiem, taki dla początkujących. Razem z wytłumaczeniem też, jakby można było to zrobić, jeżeli ktoś... taka początkująca metoda mu nie wystarczy. Ale to wszystko w swojej... Znaczy wszystko w swoim czasie. No też nie dość niedługo, tak? Okej, okay, mamy kilku ludzi, widzę. Wytłumaczysz mi, jak działa, że połowa lobby ma nowego Erada, a ja otworzyłem 11 paczek letnich i ani jednego. Ja miałem w paczce numer 16, o ile się nie mylę. 16 albo 17. To była moja ostatnia paczka, bo miałem 300 kluczów. Kluczów, ja to dupce. Nie całe 300, tam 270, 280 kluczy. Nie, to by była w sumie nawet mniej, by było 9 paczek. I też dostałem tego Erada. 300 kluczy to jest 10 paczek. Jak miałem 280, to by było 9 paczek. To nawet nie, to jak ja doszedłem do 17, I don't know. W każdym razie, no to ja dostałem już wtedy tego Erada. I nie jest on zły, bo Erad sam w sobie nie jest zły. Nie jest co prawda to jakiś zdecydowanie najmocniejszy wariant na nukleary, ale na te małe mapy. Na te małe mapy jest to naprawdę dobry wariant. Moim zdaniem, ale tak czy inaczej o wiele słabszy niż przykładowo HVR. HVR z nuklearem, marzy mi się ta broń. I też jest sporo materiałów nawet na YouTubie, gdzie ludzie po prostu się jarają tą bronią. Ja jej niestety nie mam, bo nie mogę, bo to jest z tego jednego Mission Team, którego ja nie mogę odblokować. Kacper, siema! Dawid, siema! Sharon, siema, wreszcie mam czas, żeby oglądać na żywo. Yeah! Elo, bosie! Siema, Piasek, mój... ministrancie. Denis Bliski, ile om mają twoje słuchawki? I czy opłaca się inwestować w na przykład 250-600 ohm zamiast 32? Jeżeli masz zamiar używać je na PC-cie, nie bardzo. Zdecydowanie nie bardzo, z tego powodu, że... Znaczy na PC-cie, na konsoli, o, bardziej o to mi chodzi. Z tego powodu, iż jeżeli będziesz używał do tego jakiegoś mixampa lub cokolwiek, to z tych ohmów tak czy inaczej dużo nie będziesz miał, bo mixampy kompresują dźwięk bardzo mocno. I wtedy te ohmy już nie robią wielkiej różnicy. Ohmy tylko i wyłącznie robią różnicę, jeżeli masz dobrą wieżę, nawet na PC-cie nie, chyba że masz bardzo drogą kartę graficzną, która przykładowo są takie od Asusa, które obsługują 600 ohm. Okej, wtedy tak, ale jeżeli nie masz takiej karty dźwiękowej, to wtedy tylko i wyłącznie robi sens, jeżeli masz naprawdę bardzo fajną wieżę. Bardzo też, że tak powiem, muzykę w dobrej jakości, tak? Czyli jakieś MP3 to nie robi sensu, ale jakieś płyty z jakąś tam naprawdę jakością wielką za tym i tak dalej, itp. itd. To wtedy takie słuchawki 600 i tak dalej, itp. itd. robią sens. W innym przypadku zupełnie nie jest. W innym przypadku to jest nie tyle co chwyt marketingowy, ale do naszych celów w ogóle tego nie poczujesz, tej różnicy. Ja jak wtedy kupowałem sobie moje Biodynamics, te MMX300, to testowałem u kolegi, on miał co prawda nie te, tylko miał DT990. I właśnie tych słuchawek są też 3-4 różne rodzaje właśnie co do ohmów. I on miał jedne te DT990 jakoś bardzo wysoko lub bardzo nisko ohmowe, o tak. I miał jakieś inne słuchawki, nie pamiętam teraz, z firmy za Chiny jakieś, nie Thompson. Nie chcę skłamać. Co to, czekaj, to jest bardzo... Sennheiser, które miały tam właśnie 300 czy tam 600 ohmów. Ja różnicy, szczerze mówiąc, w tym nie słyszałem i nawet bardziej podobały mi się właśnie te Biodynamics co do jakości. Tylko, że testowaliśmy to właśnie na wieży, tak? To taki mały audiofil. Ale to wiadomo, najlepiej by było pójść do jakiegokolwiek sklepu, nawet choćby to miał być Saturn Media Markt, i popatrzeć, czy mają słuchawki jakieś 600 ohmowe i tak dalej, itp. itd. Przeważnie mają. I po prostu poprosić, ja bym chciał posłuchać, czy słychać jakąś różnicę, i on ci od razu podłączy jakąś muzykę do tego i możesz sobie posłuchać. Bo tak, na PC-cie lub na konsoli tym bardziej, nie robi to na moim zdaniem osobiście żadnej różnicy. Przykładowo moje Biodynamics też bardzo mocno cierpią przez to, że używam je na konsoli, tak? Mówię, jak ja je podłączyłem do wieży, to w ogóle inne słuchawki, w ogóle inny dźwięk. To jest tak, ja potem jak sobie ustawiałem presety na mixampie, to sobie po prostu odsłuchiwałem muzykę na wieży
i podłączałem znowu z powrotem do Mixampa słuchawki, żeby trafić jak najbardziej w ten kolor dźwięku, nie wiem jak to opisać, tak, w tą barwę dźwięku, bo tak mi się to na wieży podobało. Później tak czy inaczej z czasem to wszystko miałem w dupie i potem zrobiłem zwykły preset na Call of Duty, tak? A ile mają moje? Nie wiem, musiałbyś pisać sobie gdzieś w Google MMX300, masz w opisie gdzieś też te, jak się nazywają te słuchawki dokładnie i sprawdź, bo nie chcę teraz kłamać, nie mam pojęcia ile one teraz mają. Nie chcę rzucić jakiejś cyfry, żeby po prostu dupcić tylko coś na ważne. Dawid Osioł, siema! Voxus, HVR, dokładnie, serio? Ostatnio próbowałem grać tą splułą i szło mi tak sobie. Może to kwestia przyzwyczajenia do innej broni. Wydaje mi się tak, bo HVR ma coś takiego jak przykładowo UMP, tak? Że UMP też ma taki inny jakby movement broni. Co prawda same hitboxy, co ja dupcę, sama strzelanie i tak dalej działa identycznie, ale przez to, że ta broń się inaczej rusza, mnie przykładowo UMP bardzo irytuje, tak? I to jest to samo w HVR, on też ma takie bardzo schematyczne, nie wiem, że ta broń się rusza też tak, które po ekranie, jak ty się ruszasz, odwracasz, to on też tą broń odwraca, tak, nie wiem jak to opisać teraz. Mnie przykładowo to irytuje, ale w HVR statystykami jest bardzo, bardzo dobre. Bardzo dobre. Jakiś tam rzadki wariant, teraz też nie pamiętam nazwy za Chiny. No i właśnie ten wariant z nuklearem. Bardzo dobry, przynajmniej ze statystyk. I bardzo jest wielu ludzi tam, chyba nie wiem kto to był, SwagXPL czy ktokolwiek, robił nawet materiał na temat tej broni i bardzo, bardzo się jarał tą bronią. Może też coś się zmieniło w międzyczasie, nie wiem, nie grałem już bardzo długi czas z tą bronią, więc może być, że już dawno ją znerfili czy cokolwiek, I don't know. Trzeba wszystko wytestować. 32, okej. Okay. To ile ma OM do Mixampa Pro TR? A to nie wiem teraz na co ta odpowiedź 32 było. Mixamp TR, tutaj już o same OM nie chodzi. Obojętnie ile on ma, nie będzie on na pewno miał ich 600 lub 300, 100%, nie? I bądźmy szczerzy, te OMy to jest też, tak mówię, trochę przemarketingowana rzecz. SEO podróży, zobacz, w samochodach przykładowo wmontowywujesz głośniki, które mają 4 OMy. 4 OMy, a 600 OMów to jest wielka różnica, a zobacz jaką możemy sobie fajne sprzęty w samochodzie wbudować, tak? Zobaczcie tego frajera, zobaczcie go, zobaczcie go, zobacz! Kurwa! Kutas. Dawid, znowu jestem, wróciłem z urlopu i możemy znowu grać, no i very nice. Trzeba coś właśnie pograć i będziemy też za niedługo, właśnie co wszystkie osoby, bo tu już jest kilka z PBC. Będziemy za jakiś czas coś organizowali z pewnymi osobami z YouTube'a, gdzie po prostu będziemy sobie chcieli pograć razem, tak? I będę potrzebował, ale zdecydowanie ludzi, którzy, tych bardziej normalnych ludzi ode mnie z klanu, tak? Chociaż nie ma akurat, dzięki Bogu, w międzyczasie już żadnych jakichś takich dziwnych pojebów. Takich, ale spokojnych, tak? Którzy potrafią po prostu, że tak powiem, trochę ciszej siedzieć i spokojnie porozmawiać, bez jakiegoś wielkiego szelestu. Żeby właśnie zrobić sobie taki spokojny stream, to będzie taka wielka niespodzianka właśnie dla mnie i dla tej pewnej osoby, bo oficjalnie jesteśmy już od 2-3 lat na YouTubie pokłóceni, tak? I właśnie będę potrzebował właśnie mojego klanu PBC, więc już możecie się szykować, że za jakiś czas się na naszej grupie odezwę, że potrzebujemy ludzi. Tak tylko na marginesie chciałem wspomnieć. Paweł, siema! Tomek Kobi. Ile masz, jakie masz ustawienia w programie ACC, jeśli chodzi o mikrofon? Bo u mnie, jak mam home albo turniejowy, to mnie nie słychać na zwykłym headsetie, nie od Astro. Okej. Jak podłączasz ten zwykły headset? Może tam są jakieś te piny inaczej, bo ja mam... O kurde, ty teraz dobre pytanie. Ja mam bardzo cicho w pokoju, tak? Więc ja sobie ustawiłem te ustawienie, które praktycznie mnie w ogóle nie wycisza, jeżeli nie mówię. Te ustawienia, co się tym różnią właśnie, teraz nie pamiętam które i nawet nie mam zainstalowanego chyba Command Center. Czekaj, zaraz sprawdzę. Po ostatnim formacie już nie instalowałem. Nie. Nie mam. Bo już długi czas mam takie same ustawienia, tak? Więc nie potrzebuję programu i nie potrzebuję ustawiać od nowa. W każdym razie nie mam podłączonego samego Mixampa już do PC-ta, tylko i wyłącznie do konsoli. Tylko podłączam do PC-ta, jeżeli zmieniam ustawienia tego Mixampa. To po pierwsze. A po drugie, mam te ustawienie, które praktycznie nie wycisza, jeżeli nic nie mówisz, tak? Które nie ma żadnej jakiejś aktywacji głosem czy czegokolwiek. Bo mam cicho, ale w pokoju.
Mój PC jest w miarę cichy, konsola jest cicha, tak, bo mam teraz tą Pro, dzięki Bogu. Czy chcesz uruchomić, że zostało przerwane? Nie, spierdylaj. Kurde, musiałem sprawdzić. Mamy zdecydowanie te, tam pokazuje ci od razu, tak, które jest, jak jest, z jakim wyciszaniem. Ja mam tam, gdzie nie ma wyciszania po prostu. Cały czas aktywne i głośność mikrofonu chyba na 95% czy coś w tym stylu. Kacper, siema, Paweł, mi nowy erat wyleciał już z pierwszej paczki. No mówię, no mi widocznie z dziewiątej, tak, bo miałem niecałe te 300 kluczy i otworzyłem właśnie za to wszystkie te paczki po 30 i mi w ostatniej dosłownie paczce wyskoczył ten erat. I tutaj będzie zaraz kilka gameplay tym. Ja najpierw tutaj kilka gameplay jest z tymi nowymi snajperkami i tak dalej, bardzo takie, bardzo przeciętne gameplaye. I szykuję materiał, miał być on wczoraj ogólnie na kanale, tylko się nie wyrobiłem, bo właśnie... najpierw Dziukens dał dupy i się o wiele, wiele, wiele za późno wysłał mi screenshoty, ale tutaj akurat zero zarzutu, bo mu nie przypomniałem. W każdym razie później właśnie miałem bardzo, chyba 3 godziny siedziałem na Skype'ie i rozmawiałem właśnie z pewną osobą o różnych to planach. I się nie wyrobiłem z tym materiałem, ale robię materiał, ponieważ w snajperce Trek 50 w tej nowej jest jeden wielki, olbrzymi bug. Ta snajperka ma wyłączony aim assist, tak, lub target assist. I niestety zniszczyło to całkowicie hit detection tej snajperki, tak? Mam mnóstwo klipów i to klatkę w klatkę, tak? Specjalnie będzie w materiale, już nawet pocięte to akurat mam, gdzie klatkę w klatkę dosłownie pokazuje, że możesz mieć bardzo często celownik dosłownie na przeciwniku, a nie dostaniesz hit markera, nie dostaniesz nic. Nawet widać kulę, która leci, nawet widać dziurę w ścianie za przeciwnikiem, ale nic, po prostu nic. Tak zniszczyli tą snajperkę przez te... Nie wiem przez co w sumie, tak szczerze mówiąc. I na ten materiał ogólnie o tych wszystkich nowych broniach, bo każda z nich ma mały problem. Ale to też w swoim czasie. I tutaj właśnie to jest chyba ostatni gameplay tą snajperką, resztę jeszcze wyrzuciłem. Dwa właśnie wyrzuciłem sobie opodu, żeby były na materiał. A później będą właśnie gameplaye tylko i wyłącznie Eradem, lub przynajmniej kilka z rzędu. Nie wiem, ja Eradem chyba nukleara nie nabiję nigdy. Ja mam problem z tym Eradem. Może jakbym tłumik ściągnął, może ten tłumik mi za bardzo przeszkadza, I don't know. Dawid, Pingwin, będziesz na Gamescomie? Tak, będę. Szkoda, że wyraźnie tak daleko od Bielefeldu. Tak by my pojechali razem. Ja będę, ale ja będę jechał właśnie samochodem, po pierwsze. Po drugie, będę nocował z innymi ludźmi, że tak powiem, z którymi tam będę od AIM. Ale być będę. Więc przyjść do nas będzie można, na stoisko to i tamto sobie pogadać, wszystko cokolwiek, to tylko i wyłącznie będzie chciał. Nie ma najmniejszego problemu, będę ja, będzie moja. Będzie jeszcze tam inny taki niemiecki youtuber, trochę większy niż ja. No. I będzie fajnie. Więc jeżeli będziesz miał możliwość przyjść na Gamescom, to bardzo, bardzo zapraszam, bo ja będę na 100%. Denis, i jeszcze, czy miałeś problem z mikrofonem, bo mi bzyczy jak rozmawiam, i czy Dziukens miał taki problem, bo mam taki sam headset? Ja ci powiem tak, ja miałem bardzo wielki problem z mikrofonem, jak używałem właśnie też headsetu od Astro, tak? Miałem ten mixamp i używałem też headsetu od Astro, dlatego on leży w szufladzie, lub tam w opakowaniu. Bo mikrofon z Astrosów był straszny. Strasznie wiele ludzi narzekało na tą jakość, jaką miałem tego mikrofonu. Nie dość, że szeleściło, czasami był taki metalowy dźwięk, głos, wszystko, masakra. Z Biodynamics tego problemu nie mam. Co jest ale za problem w tym mixampie sam w sobie, jeżeli wszystkie wejścia mam użyte, a mam, tak? Każde jedno wejście, które jest, czy z tyłu, czy z przodu, to wszystkie mam użyte. Wszystko jest gdzieś podłączone. To problem jest taki właśnie, jeżeli używa się wyjścia stream z tego Stream Decku i też wejścia znowu MP3 z przodu, to zaczyna być w tle takie właśnie bzzz, i wtedy nagrywasz przykładową imprezę i masz takie bzzz, i nie wiem jak się tego pozbyć. Ja już tutaj kupiłem droższe kable, tak, które są dwukrotnie i trzykrotnie jakoś tam osłaniane i to i tamto, i tak czy inaczej jest takie bardzo ciche w tle bzyczenie. Mi się wydaje, że to jest po prostu za dużo do Astros podpięte, tak, i ma w sobie, samym w sobie ma za małe, że tak powiem,
nie tyle co filtrowanie, tylko właśnie tą całą izolację między wejściami i dlatego zaczyna bzyczeć. Tak jest też przykładowo na mojej karcie dźwiękowej z PC-ta, tak? Mimo że mam płytę główną za 500 euro, to tak czy inaczej, jeżeli mam przykładowo wszystkie wejścia z tyłu co do karty dźwiękowej pełne, i te kable są za blisko siebie, już same kable, tak? Mimo mówię, że staram się jak najwięcej kabli zawsze wymieniać na takie trochę lepsze, izolowane, to tak czy inaczej właśnie mam ten sam problem. To zaczyna od razu bzyczeć, ale jak wyciągnę już 2-3 kable, to już problemu nie ma. I don't know. Dawid, Pingwin, to ja jak najbardziej do klanowej sesji. No nie tylko klanowej, mówię, będziesz jedna, dwie, trzy osoby z innego klanu, z dużego klanu, no, z takiej ekipy podobnej do PBC. Tego właśnie, żeby fajnym sobie pograć, tak? Bez jakiegoś hejtu, bez jakiegoś narzekania, bez jakichś kłótni, bez wyzywania się i tak dalej, itp., itd. Bo jest właśnie ten problem, dlaczego tak zwlekamy bardzo mocno z tym całym, bo po prostu mamy obydwoje ludzi, że tak powiem, w naszej społeczności, którzy mają swoje jakieś zdanie właśnie od 2-3 lat, tak, na temat tej drugiej strony, i to ma bardzo wielki potencjał do kłótni, tego trochę się boimy, bo chcielibyśmy zrobić tak, bo się sami znamy, kolegujemy, to i tamto, ale właśnie z powodu, że tak powiem, naszych społeczności nie chcemy mieć znowu jakiejś dramy, jakiejś kłótni na YouTubie i tak dalej, itp., itd. I dlatego trzeba, będziemy wybierać, że tak powiem, potrzebni mi są z mojej strony i tak samo on ze swojej strony, tak, ludzi, którzy potrafią pograć, normalnie się zachować, bez kłótni, bez wyzywania, bez niczego, żeby to naprawdę móc pokazać, że da się żyć razem, tak, że nie trzeba się cały czas żreć, kłócić, szukać dramy, sprzeczek, problemów. Wiecie, o co chodzi, był ostatnio materiał na temat problemów, dlatego właśnie. Maciek Szlapa, jak można dołączyć do twojego klanu? Bardzo prosto, ustawiasz sobie klan tak PBC i jesteś w klanie. W IW nie ma niestety klanów, więc nie robi też sensu jakiejkolwiek segregacji lub jakichś wymagań lub cokolwiek, ponieważ każdy sobie może nastawić klan tak, a że nie ma tutaj ani nagród, ani żadnej grup, ani nic w tym stylu, to po prostu nastawić klan tak PBC. Jeżeli chodzi o IW, jeżeli chodzi o Black Ops 3, to musiałbyś mieć brutalne szczęście, abym w niego grał w ogóle. Wtedy byś musiał się dobić przez społeczność Penguin Brawlers po prostu do jakiegoś meczów, gdzie ja jestem, i zrobić sobie klan tak właśnie przykładowo RPBC, to wtedy wiem, aha, on chce, abym go dodał do klanu, tak, bo w BO3 tam są te grupy. Ile tam jeszcze osób z tej grupy w ogóle gra, nie mam pojęcia, tak. Co do Clash Royale na telefonie, kurwa, cały czas się mnie pyta. Co do Clash Royale na telefonie, to wtedy szukasz klanu Penguin Bravas i po prostu do niego dobijasz, jeżeli masz minimum 1400 trofeów. W Clash of Clans dosłownie ta sama historia, tylko że tam chyba nie ma limitu na trofea. Przynajmniej nie ustawiłem. Też Penguin Brothers bez spacji, bez niczego. Po prostu razem napisane. I to tyle. W kodzie każdy, kto chce używać klan tagu PBC, ten tego może robić. Jeżeli chcesz grać ze mną, jeżeli o to ci chodzi co do dojścia do klanu, to musisz poszukać społeczności na PlayStation Penguin Brothers. Tam już jest nawet w miarę sporo ludzi. I dobić do tej społeczności. I wtedy widać, jeżeli gram, na którym koncie gram i czy gram, i wtedy się dobijać do lobby. I właśnie z klantagiem PBC, jeżeli będziesz przykładał przeciwko w pierwszym meczu i będę widział, aha, po drugiej stronie jest ktoś z klantagiem PBC, to po tym meczu się prawdopodobnie, też nie zawsze, zależy co robię. Czasami nagrywam materiał i chcę być sam lub z kimś tam, tak? Ale jeżeli nie nagrywam akurat, gram sobie tak dla luzu czy cokolwiek, to wtedy się po tym meczu cofnąłbym i tą osobę, która ma kontakt PBC, zaprosił do imprezy, lub nie tyle co imprezy, tylko do naszego lobby, tak? Do naszego teamu. Tak, to wygląda. Tomek Bobby, teraz pytanie o monitor. Co byś kupił do PS4 Pro i głównie do FPS-ów? Czy opłaca się brać coś z 144 Hz do konsoli? Nie. Do konsoli zdecydowanie nie opłaca się 144 Hz, nie opłaca się też 120 Hz, nie opłaca się, nie wiem, 97 Hz. Tylko i wyłącznie 60 Hz robi sens, ponieważ wyjście w PlayStation 4 zwykłym, w PlayStation 4 Pro, w Xbox One, w Xbox One S, w Xbox One X, tak, we wszystkich, nawet w tym najnowszym super duper hiper motherfucker Xbox, wyjście HDMI tylko i wyłącznie 60 Hz obsługuje.
Więc może mieć nawet i 4000 Hz na monitorze, tak czy inaczej tylko 60 Hz będzie przechodziło przez kabel HDMI, bo tyle tylko wyjście z konsoli daje, więc nie robi sensu lepszego monitora mieć. Jeżeli pykasz sobie od czasu do czasu też na PC-cie, to wtedy zdecydowanie, na PC-cie jest to różnica. Ja przykładowo małego palca stopy bym oddał za taki zajebisty jakiś monitor na PC-ta, żebym sobie w Quake'a mógł pograć w 150-200 Hz czy cokolwiek, zależy jaki monitor. Ale niestety nie mam pieniędzy na takie bajery, Duke'n sobie teraz taki kupił, więc te pytanie możesz bardzo chętnie, jeżeli znasz Duke'nsa, będąc u mnie na kanale, to powinieneś go znać. Duke'nsa możesz bardzo chętnie o to spytać, ponieważ Duke'ns teraz ma monitor 165-Hz od Asusa, ten monitor, który ja bym chciał mieć, tak? Tutaj Duke'ns naprawdę wyśmienity monitor sobie kupił. I go muszę nie spytać, tak? Bo ostatnio właśnie i graliśmy w Quake'a, żeby mógł sobie wytestować właśnie te całe herce i też graliśmy właśnie w Koda w ten sam dzień, jedno po drugim. I samemu stwierdził, że ani ta jedna milisekunda przeciwko dwóm milisekundom, które miał wcześniej, nie robi za bardzo różnicy. I to 165 Hz, tak czy inaczej, nie? Więc tutaj bardzo ja nie do Duke'nsa, on ci może o wiele więcej na ten temat powiedzieć, bo może też coś, jeżeli masz jakieś typowe życzenie, tak? To może to dla ciebie na pewno wytestować. Duke'ns jest ok człowiek, więc na pewno ci chętnie na to odpowie. Tak to wygląda. Ale samo w sobie mówię, jeżeli tylko i wyłącznie o konsolę, to nie robi to sensu. Żadne monitory, które mówię, mają więcej niż 60 Hz, wtedy sobie lepiej, jeżeli grasz w single playery może i masz konsolę właśnie przykładowo PlayStation 4 Pro, to wtedy może taki monitor, który ma przykładowo 4K. Ale to też tylko dla niektórych, raczej niektórych, no ja sam już trochę tych gier na liście, ale tylko do kampanii w każdym razie, tak? W kampaniach masz w nie jednej, nie dwóch, nie pięciu grach na PS4 Pro 4K i to wtedy robi różnicę, tak? Bo masz naprawdę, wygląda jakbyś miał, nie wiem, no takie ładne, wszystko okrągłe, nie ma kantów, tak? Bardzo ładnie to wygląda, taki brutalny anti-aliasing. Very nice. Ale to też tylko po to, nic więcej. Hej, powiedz kiedy materiał o Kill Trading. Zbieram same klipy z Kill Trade'ów, wiesz, bo już widziałem właśnie na materiałach u Exclusive Ace, bo już miał dwa materiały na ten temat, jak ludzie reagują na te materiały i że szukają znowu zawsze dziury w całym, bo jest wielu ludzi, którzy sądzą, że to jest zdecydowanie fair rzecz. I mam i zbieram klipy i mam nawet kilka zajebistych klipów wręcz, które właśnie pokazują bezsens tych Kill Trade'ów, tak, gdzie była rozmowa przykład właśnie o Exclusive Ace, między tam ludźmi się kłócili dosłownie w komentarzach, bo Exclusive Ace jest tego samego zdania jak ja. To jest jedno wielkie gówno w Call of Duty, to nie ma nic a nic do szukania, tak? To jest zwykłe, tylko i wyłącznie tak jakby nowy sposób powiększania lag compensation, tak? To nie ma nic z jakimkolwiek fair strzelaniem się nawzajem czy cokolwiek do czynienia. Po pierwsze, bo w kodzie nie ma naboi, które lecą przez powietrze, tylko to jest hitscan, czyli tam, gdzie jest celownik, tam są od razu hitmarkery. Nie ma czegoś takiego, że nabój leci z broni w te miejsce, tak, jakiegoś opóźnienia czy cokolwiek, bo nie ma. Po prostu tam, gdzie jesteś i strzelasz, tam od razu jest hitmarker. Jeżeli oczywiście wszystko działa tak, jak trzeba. I wtedy robienie czegoś takiego, że obydwoje wystrzelili nabój i te naboje w tym samym czasie po prostu doszły, to jest bezsens, już samo w sobie logicznym, tak? Tego nie ma w kodzie takiej możliwości. I po drugie, były tam właśnie ludzie się kłócili, że bo tam ktoś napisał, ja grałem tą i tą bronią i wiem, że potrzebuję max 3 hitmarkery, on grał tym i tym i wiem, że potrzebuję przykładowo max 5 hitmarkerów, tak? No, ja w niego pierwszy strzelałem, a on tak czy inaczej mnie zabił, mimo że potrzebował więcej naboi. Tutaj ludzie zaczęli, ale tutaj jeszcze szybkostrzelność i to i tamto. Ja właśnie mam bardzo fajny klip, zajebisty nawet klip, to jest aż wyszedł perfekcyjnie, jeden jak na razie, właśnie taki super, który to pokazuje, tak, i próbuję nazbierać jeszcze kilka innych. To jest sytuacja, gdzie gość zabija mnie moją własną bronią, tak, moje camo, mój wisiorek, moje dodatki, moja broń. Podniósł po prostu po mnie broń i chwilę później spotkaliśmy się drugi raz. Za pierwszym razem, gdzie mnie zabił, po czym poniósł tą broń, to był już kill trade. Nie, co ja dupcę, to nie był właśnie kill trade, tak? Poniósł moją broń i właśnie potem jak do niego leciałem, tak? Zaczynam w niego strzelać. Z mojej perspektywy dwa hitmarkery są moje, pierwsze, gdzie on jeszcze nie strzela w ogóle we mnie. I potem on zaczyna we mnie strzelać, giniemy obydwoje. Z tej samej broni. Oboje mamy identyczną broń, oboje mamy identyczne dodatki i wszystko, tak? I dobra, i tutaj sobie można powiedzieć, okej, ale to z swojej perspektywy, u niego może było inaczej, to i tamto. Nie! Nawet na jego killcamie on dostaje dwa hitmarkery ode mnie. Dopiero wtedy zaczyna we mnie strzelać. Na jego perspektywie oddał też dwa albo trzy naboje dopiero. I giniemy obydwoje. Tak?
gdzie sorry, przy największej miłości do tej gry to nie robi sensu. Jeżeli ja pierwszy w kogoś strzelam, oboje mamy tą samą odległość do siebie, tak, bo strzelamy w siebie w tym momencie, więc mamy ten, on ma ten sam dystans do mnie jak i do niego. Ja trafiam pierwszy tą samą bronią, z tymi samymi statystykami i wszystkim i tak dalej, itp. Itd. Trafiam pierwszy, już pierwsze dwa naboje, a giniemy tak czy inaczej razem, to jest to nie okej. Zdecydowanie. I dziwnym trafem wszystkie osoby, które mają jakiegokolwiek, że tak powiem, że wiem, że potrafią grać w koda, o tak, mają dobrego skilla, tak, przychodzą manki z klanu. To mówię, on przychodzi po 3 miesiącach, tak, ogólnie on zawsze sobie robi przerwy 1-2-3, przychodzi i nabija nukleara. Ostatnio przyszedł po 3 miesiącach i na 17 streaku zginął w pierwszym meczu. A tych meczów jeszcze było kilka, tak? I już Manki samemu wtedy w ten dzień powiedział, nie no sorry, teraz to ja w tego koda mogę najwyżej grać, żeby sobie z wami pogadać, ale nie dla koda samego w sobie, bo dla niego traci to sens, tak? Jeżeli on ma ginąć w ciągu jednego dnia 5, 6, 7 razy przed nuklearem z powodu tego, że ktoś jest w lobby z połączeniem Burger Kinga, tak? Lub z Biedronki, ma internet. Nie robi to sensu. Zdecydowanie. Są też sytuacje, gdzie teraz właśnie tak jakby zniszczyli kod sam gry, kod sieciowy. Gdzie przykładowo też właśnie razem z tymi nowymi broniami wydarzają się teraz nagle sytuacje, gdzie ty strzelasz w gościa, killtrada nie dostajesz, mimo że byłeś idealnie na gościu, wyszczeliłeś, patrzysz znowu na klip, klatkę w klatce, ty strzeliłeś, tak, shotgunem przykładowo z odległości 1 metra. I nawet nie dostajesz hitmarkera, nic. Tak się zniszczył cały kod sieciowy przez te całe killtrady, że to się w pale nie mieści. Posypały się całkowicie wszystkie balanse, które robili 13 lat. Tragedia. Więc będzie, teraz na dniach mówię, tylko muszę te jak najwięcej zebrać tych klipów, aby też pokazać dosłownie to, co chcę powiedzieć, tak? Żeby to miało ręce i nogi. Siema Bartes! It's okay! Siema Elo i cześć wszystkim! Ja mam pierwszy tydzień wakacji. A! Jak wam pierwszy tydzień wakacji minął? Jak pogoda u was? U mnie dzisiaj upał jak skurwysyn, ale w ostatnich dniach lało jak świnia. I w Berlinie przykładowo tam, gdzie mieszkałem 8 lat, to jest wszystko zalane. Dosłownie zalane, po kolana. Ale tutaj dzisiaj słoneczko świeci, ładnie, ślicznie, pięknie. Arek Super Turbo, siema, siema, Michał Bruda, cześć. Dawid, Pingin, ja zawsze gram spokojnie, jak... To jak coś, to ja się zapisuję. Pisz na grupie Facebook, kiedy to na pewno będę. Spoko. Maciek Szlapa. No dobra, ale żeby z tobą pograć, czy coś w tym stylu, no to mówię, szukasz społeczności Penguin Bravas na PlayStation, dołączasz do tej społeczności, tam nie ma żadnych wymagań lub czegokolwiek, po prostu dobijasz, naciskasz, chcę dołączyć i tyle i jesteś. I wtedy po prostu zwracać uwagę regularnie, tak, bo niektórzy dołączają, a nigdy na to nie patrzą. Po prostu wchodzi, jeżeli jesteś na konsoli i nie masz akurat z kim grać, czy chcesz po prostu ze mną zagrać, to wchodzisz na tą społeczność i widzisz, czy ja gram teraz, czy nie, tak? Jeżeli gram, to w którego koda i na którym koncie gram. I wtedy po prostu możesz się dobijać prosto do mojego meczu, tak? I mówię, robić sobie zdecydowanie klan tak PBC, bo wtedy wiem, że ta osoba też ze mną chce grać, tak? Jest pełno osób, które się dołącza specjalnie, aby grać właśnie przeciwko mnie. Żeby mi zepsuć, nie wiem, humor, wynik czy cokolwiek, tak? Niestety pełno ludzi ma z tego frajdę. Nic na to nie poradzisz, więc mówię, przez społeczność się to po prostu do mnie dobijać jak ja gram, robić klantak PBC, jeżeli zauważę grając tak, to wtedy po meczu się cofnę, o ile jest miejsce w lobby. Jeżeli nie ma już wystarczająco ludzi z klanu. Zawsze klan będzie miał priorytet sam w sobie, tak? Te osoby, które przynajmniej są już bardzo długo. Arek Super Turbo, kupiłem DLC 1 i żałuję. Pierwszy raz na jeden raz na 100 meczy mapka z DLC. Żenada, wiem, że zawsze tak było, ale ból dupy i niesmak tak niesamowity, a szkoda, gdyż dodatki robią robotę. Ja bardzo, bardzo lubię DLC i WoW ogólnie bardzo mi się podobają te DLC i te nowe już też się znowu zapowiada bardzo ładnie. Przynajmniej zombie w dzień, to jest aż tak ciekawe, że to się w pale nie mieści. Bo wtedy sobie wyobrażam grać w zombie też trochę dłużej, tak? Mi przeszkadza po prostu tak ciemnej gry grać aż tak długo. Też trochę bez sensu jest w ogóle. Mniejsza z tym. Okay, bardzo mi się podobają. Problem jest taki, masz playlisty przeważnie DLC, tak? Ale to jest przeważnie te ostatnie DLC, więc jeżeli kupiłeś pierwsze DLC, to naprawdę masz trochę... się dupiato. Musisz też uważać, aby mieć w twoim partii oczywiście żadnych osób, które nie mają DLC, bo wtedy nigdy nie znajdziesz mapy DLC, oczywiste, tak? Niestety tak jest, nie ma osobnych playlist na każde jedno DLC. Też by było za mało ludzi.
Arek Super Turbo, gdyby nie cena i rzadkość map, to bym Season Passa brał od razu. Jak masz Season Passa i masz wszystkie mapy, no to wtedy możesz pójść sobie na tryb, mówię, DLC, tak jakby tak. Ale musisz mieć tego Season Passa i musisz mieć wszystkie DLC. I tak czy inaczej, pewne mapy będziesz grał na okrągło, które z DLC w ogóle nie są, tak? Po prostu te małe, typowe mapy, które w każdym kodzie zawsze się powtarzają, tak? Lub przykładowo sam terminal. Jeżeli ktoś jest terminal do wyboru, to zawsze ten terminal też będzie wybrany, gdzie mi się tym żygać chce, tak? To jest tak jak w starych kodach Nuketown. Blech. Adrian Roza, witam. Jaką markę monitorów polecasz do PS4 Pro i Xbox One X 60 Hz? Jaka matryca polecasz do typu strzelanek? VA, TN i IPS. Zdecydowanie TN. TN, panele TN do FPS-ów są zdecydowanie najlepsze, bo mają zdecydowanie najmniejsze opóźnienia. Jedną milisekundę przeważnie lub dwie. Są panele IPS, co prawda, które mają tam 5 lub widziałem nawet 4. ale... Jeżeli już chodzi naprawdę o FPS, jeżeli chcesz mieć dobre uczucie zawsze z tym monitorem, że okej, kurwa, mam ten najlepszy monitor, jaki mogę mieć do tej gry, to zdecydowanie 1 milisekunda opóźnienia, tak? Mówię, na konsoli, jeżeli grasz obojętnie, czy PlayStation 4 Pro, czy Xbox One X, więcej niż 60 Hz nie robi sensu. Z tego powodu, że wyjście tych obydwu konsol obsługuje maksymalnie 60 Hz, więc to nie robi sensu. Jeżeli grasz w jakieś kampanie, to wtedy monitor być może jest sobie jakiś tam 4K, żeby po prostu mieć korzyść z tego, że te konsole 4K obsługują. Ale tak, to nie ma wiele do powiedzenia. Panel TN zdecydowanie, ja jestem fanem monitorów Asusa, tak, zdecydowanie. Ale to musi chyba każdy dla siebie, każdy ma swoje preferencje. Ja nie chcę teraz robić jakiejś też wielkiej, zdecydowanej reklamy dla Asusa samego w sobie, tak? Ja używam Asusy. Dziukens teraz też se kupił właśnie 165 Hz Asusa. Mówię, ja Asusa monitory sobie bardzo mocno cenię. Co jeszcze jest? BenQ oczywiście, BenQ Zoe, bardzo dobre monitory. Jakiegoś typowego modelu ci nie powiem, w każdym razie panel to zdecydowanie TN. Jeżeli chodzi o FPS, to zdecydowanie panel TN. Mistrzego, kill trading jest masakryczny i mnie strasznie to odstrasza od tej gry. No mnie niestety też. Mi naprawdę, ja mu szczerze mówiąc, że już miałem ostatnio taki czas, gdzie się zmuszałem nie grać w Quake'a, bo wtedy nie miałbym materiału w ogóle na kanał z koda, tak? Bo w Quake'a gra mi się wyśmienić. Sprawa, teraz po ostatnim patchu trochę im... stuknęło na mózg, trochę chyba się za dużo Activision naoglądali. I zrobili zasięg shotguna across the map, tak? Across the map i mam mecz, gdzie naprawdę, naprawdę across the map zabijam gościa shotgunem, co nie robi w ogóle najmniejszego sensu. I tak mocny shotgun nigdy nie był. Nie mam pojęcia, co oni w tym shotgunie zmienili, ale straszne. Ale tak poza tym wyśmienita gra, tak? Zdecydowanie dla mnie najlepszy FPS w ogóle, jaki istnieje. I to jest to, tak jak dołączyli te kill trading znowu do koda, tak całkowicie mi się odechciało tego koda, tak? Bo mnie to denerwuje brutalnie, strasznie mnie to denerwuje, bo nie robi to sensu, tak? Call of Duty właśnie wczoraj też miałem z tą pewną osobą tą rozmowę. W Call of Duty, tak, zawsze był system nagród, tak, czyli streaky. Jeżeli jesteś dobry, jeżeli dobrze zabijasz, szybko reagujesz to i tamto, a rzadko giniesz, to zdobywasz streaky i jest very nice, tak? I to było zawsze i to jest wielką częścią Call of Duty, tak? To odróżnia koda przykładowo od Battlefielda. I było zawsze tak, jeden zabija drugiego, w tym momencie jeden się cieszy, drugi jest smutny. Tak? Bardzo proste. Jeżeli on nie zabija, to wtedy on się cieszy, ja jestem smutny, tak? Ale z kill trade'ami to obydwie osoby są smutne, bo obydwie giną. Obydwóm streak idzie się jebać, tak? Powiedzmy, ta sama sytuacja. Jestem teraz ja, powiedzmy, i przykładowo właśnie, bo już gadałem tak dużo o Dziukensie, to znowu Dziukens. I oboje jesteśmy teraz na, nie wiem, na killu przed Advanced UAV. Tak? Kill nam brakuje obydwóm do Advanced UAV. Wcześniej albo zabije Dziukens mnie, albo ja go i wtedy on zdobywa, albo ja zdobywam te Advanced UAV, tak? Teraz jest taka sytuacja, że obydwoje tracimy nasz streak, czyli to, co robi koda kodem, tak? Streaky. I niektórzy twierdzą, o, ale kill trady się tak często nie znajdują. Gówno prawda, to widocznie mają szczęście tylko i wyłącznie, tak? Bo ja samemu w ciągu nie wiem ilu, 3-4 godzin gry już miałem ich ponad 30, co nie jest może jeszcze aż tak wiele. Ale przykładowo Michael z klanu to ma ich już daleko powyżej 100. Tak? Gdzie jest to straszne po prostu. I w niektórych meczach masz nawet i po 4, 5, 6 sztuk. Czyli
4, 5, 6 razy zwaliły kill trady tobie streak. Tak, czyli mogłeś być na streaku, powiedzmy, że jeden kill trade po drugim, to i tamto, i może byś akurat, nie wiem, miał tora, czy cokolwiek, tak? Ale tutaj zginąłeś po 5 killu, bo był kill trade, tutaj znowu zginąłeś po 6 killu i ciul, w sumie już by dawno tor był i advanced UAV i wszystko, ale dwa razy miałeś kill trade'a w międzyczasie. I to jest straszne, po prostu straszne, bo zabijasz kogoś, ale za karę, że go zabiłeś, giniesz też. Bezsens totalny, po prostu totalny. Nie, bardzo, bardzo mi się to nie podoba. It's okay, ja już mam na koncie 57 kill trade'ów, ale to jest tak wkurwiające, że mniej chuj strzela. Dokładnie, ja tego nie trawię. Scrime go, siema! Maciek Szlapa, czy WW2 będzie nuke? Bo mam mieszane informacje i według i w ogóle wielki szacun za super odcinki z WW2. Dzięki wielkie, że się materiały podobają. Tam jakieś... Zwlekam, ten cały tydzień. Miały być 2-3 materiały na temat znowu WW2 i całkowicie się nie wyrobiłem. Ten tydzień w ogóle miałem bardzo brutalnie pracowity. Bardzo brutalnie pracowity, w ogóle nie doszłem prawie do niczego, do tego co chciałem, tak? Teraz były 2 dni i wczoraj, jeden dzień, gdzie nie było materiału, co w ostatnich tygodniach jest wyjątkiem, i też w środku tygodnia był jeden dzień, gdzie nie zdążyłem nic wgrać. Po prostu miałem brutalnie dużo do roboty. I mam nadzieję, że to powoli teraz się trochę ureguluje. Przynajmniej kilka rzeczy wiadomo, że nie, z powodu Gamescomu, z powodu WGW. Mówię, na WGW będę, na Gamescomie będę, jeżeli ktoś chce się spotkać, przybić pionę czy cokolwiek. I na obydwóch tych targach będę na stoisku, tak? Nie będę chodził jak zwykły pionek, tylko będę na stoiskach, czyli będzie mnie łatwo znaleźć. Będzie mnie łatwo znaleźć, można, o tak. Nie będziemy się musieli szukać tym razem. Co do nukleara WW2. Powiem ci, mam to samo co ty, bardzo wiele mieszanych informacji. Coś na pewno będzie, czy to będzie ale medal, czy wybuch czegoś, nie mam pojęcia. I szczerze mówiąc, boję się, jeżeli będzie wybuch, no to można od razu powiedzieć, że tryb wojny w tej grze można zapomnieć. Tak, bo to jest tryb, który bardzo, bardzo długo trwa. I wszystkie osoby, które nie potrafią ogólnie nabijać nuklearów, to będą siedzieć all day long na tym trybie wojny, bo takie długie mecze, więc mają wystarczająco długo czasu. Będą kampić jak ostatnie pipunie, bo co? Mam 20 minut na nabicie nukleara. Skoro mam 20 minut na nabicie nukleara, to sobie mogę trochę posiedzieć, nie? I wszystkie te osoby, które nie potrafią w normalnych trybach nabić nukleara, to będą siedzieć wtedy na tym trybie. I wszystkim innym osobom, które będą sobie chcieli pograć w ten tryb dla frajdy, dla samego faktu, że bardzo fajny tryb, to nie będą mieli przyjemności, bo będą trafiać na bardzo wiele kamperstwa, tak? Mimo że już sama gra w sobie będzie trochę kamperstwo, że tak powiem, wspomagała przez to, że nie ma tego movementu, tak? I to dalej, tak czy inaczej, nic złego, że nie ma tego movementu, chodzi o sam fakt. Widzimy po wszystkich grach w dzień dzisiejszy, gdzie nie ma takiego movementu, że kamperstwo jest dość wielkie. Czy to jest Remaster, czy to jest Call of Duty Ghost, czy to jest Rainbow Six, czy to jest Counter-Strike, czy to jest... Praktycznie każdy jeden FPS, gdzie nie ma takiego skaczącego movementu, tak? Wszędzie mamy bardzo wielki problem z kampieniem. Więc tutaj każdy może mieć różowe oczy i okulary i cokolwiek i sobie nie wiadomo o czym marzyć, że będzie się... nie będzie kampienia, bo będzie. Zdecydowanie, tak? I wtedy jeszcze w takim właśnie trybie wojny, jeżeli będzie nuklear, jakiś wybuch, to będzie pełno ludzi, którzy będą ten tryb wykorzystywali, aby właśnie mieć wystarczająco czasu, aby nabić nukleara, tak? A że masz tam pewne objective i to 4 razy, to za każdym razem możesz się przekampić w innym miejscu. I to jest to. To jest to, co mnie trochę obawia. Ja nie jestem ogólnie fanów nuklearów, które wybuchają. Wolę te medale, bo właśnie, że tak powiem, nie prowokuje to wielu ludzi tylko i wyłącznie do jechania na nukleary. Ale wiadomo, że samemu od czasu do czasu, mimo że ja tam teraz nie wgrywam nuklearów, jeżeli nawet jakieś nabijam, lub bardzo rzadko, to tak czy inaczej sprawia frajdę, tak? Jasne, ale mówię, to też powoduje bardzo wiele negatywnych rzeczy w grze samej w sobie, moim osobistym zdaniem. Tak to wygląda. Sharon, do tego, co wcześniej mówiłeś, czyli nie opłaca się kupować tylko jednego dodatku do IW, tylko od razu premium. Teoretycznie tak, bo za każdym razem, przykładowo, gdybym teraz ci powiedział chwili obecnej, tak? W chwili obecnej nie miałbyś tego pierwszego DLC i powiedziałbym ci, ok, jeżeli chcesz tylko jedno DLC kupić, to kup te DLC drugie, tak? Które mamy, te ostatnie. Problem jest taki,
że 6-7 wychodzi kolejne DLC. I w tym momencie, jak wychodzi te nowe DLC, to wszystkie playlisty lub ta playlista DLC przestawia się na te nowe i te stare mapy po prostu możesz tylko i wyłącznie trafić przez przypadek, tak? W różnych to trybach. Nie ma osobnego trybu. Osobny tryb jest zawsze na te najnowsze DLC. Więc nawet jeżeli teraz bym powiedział, okej, dupa, bo masz te pierwsze, a już drugie było, to znowu jest inaczej. Teraz byś kupił drugie, to będzie znowu problem, bo wychodzi trzecie. Jeżeli wychodzi trzecie, to oznacza to, że tego drugiego i pierwszego nie będzie miało jakiejś osobnej playlisty czy cokolwiek. I to jest ten problem, tak? To jest ten problem. Jeżeli chcesz typowo sobie dużo pograć na nowych mapach, to zawsze po wyjściu tego danego DLC na tej danej playliście, bo będziesz często gęsto trafiał na zwykłe mapy z podstawki. Jest jak jest, wiele ludzi nie kupuje i czasami warto je zmieniać co mecz też lobby. Bo jeżeli trafi ci się lobby przez przypadek, tak, po prostu na jakichś normalnych, standardowych mapach bez DLC i może się okazać, że w tym lobby jest ktoś, kto właśnie nie ma, tak, ale po prostu ciebie randomowo tam dorzuciło, bo ty możesz grać i na tym, i na tym. I może być tak, że będziesz potem siedział z tą jakąś osobą w lobby przez następne 10 meczy i nie będziesz grał na żadnej mapie z DLC, bo on jej tak czy inaczej nie ma. Mimo, że z nim nie jesteś w partii czy cokolwiek, tak? I albo ty, albo on musi opuścić lobby. Przeważnie jesteś to ty. Tak? Po prostu zamieszać jeszcze raz. Po meczu, okej, dobra, mecz się skończył, mieszam jeszcze raz. Zwracać uwagę na rozpoczęte mecze, tak? Bo często jak znajdziesz nowe lobby, to ci pokazuje nad wszystkimi osobami, pisze match started. To od razu się cofnąć, szukać jeszcze raz. I tak długo, aż nie będzie pisać match started i aż w miniaturach po lewej stronie będzie jakaś mapa z DLC, to wtedy będziesz wiedział, aha, znalazłem teraz lobby, w której też będziemy grali na mapach z DLC. Taki trochę jest cyrk, tak? I denerwuje to wielu z nas już od wielu lat, bo ten problem nie jest nowy. I dlatego sobie wielu youtuberów, wielu graczy, ja tak samo, życzymy po prostu przełącznik. DLC, no DLC, tak, dla samego grania w sobie. I właśnie tak czy inaczej na każde DLC jakąś playlistę, lub przynajmniej taką ogólną only DLC playlistę, w której są, ale wszystkie dotychczasowe DLC, tak? To by też była opcja. Ale niestety nie ma, więc trzeba zawsze robić cyrk i szukać, i aż się znajdzie lobby, które DLC ma. Mistrzego, grasz Modern Warfare Remastered, bo nie widziałem szczerze materiału na kanale z tej gry. Były materiały, ostatnio nawet grałem i z Dukensem, i z Przemcioksem jeszcze wtedy na jego pożegnalnym streamie. Problem jest taki, że remaster nie sprawia mi w ogóle przyjemności. Remaster w 90% w dzisiejszym czasie opiera się na kampieniu, tak? Z remastera po prostu dzisiejsza generacja graczy zrobiła takiego Rainbow Six. Czyli ja stoję i czekam, aż ktoś przyjdzie. I to jest coś, czego ja nienawidzę, tak? Ja tego po prostu nienawidzę. Ja potrzebuję mieć w FPS-ie biegam, strzelam. A w remasterze to masz biegam, szukam kampera, ginę. Biegam, szukam kampera, ginę. To nie dla mnie. Albo samemu. Stanie gdzieś i poruszanie się w takim... Patrzę na gameplaye, bo mnie to ciekawiło, tak? Jak grają w takim razie ci, którym sprawia remaster przyjemność? I sobie na YouTubie można pełno gameplay obejrzeć. I to jest widać. To jest takie dosłownie granie w Countera albo Rainbow Six. To jest takie chodzenie z headglitchu na headglitch. Powolne poruszanie się przez mapę. I droga z A do B trwa, kurwa, 5 minut. Gdzie ja to ogólnie grając robię w ciągu 30 sekund. Ach, 15 sekund. Tutaj jestem teraz po jednej stronie mapy, zaraz będę po drugiej. Tak? I to jest to. Dlatego remaster mi w ogóle nie podchodzi. Nie jestem, dzięki Bogu, jedyny. Mówię, tam o statystykach gadaliśmy już kilka miesięcy temu. Teraz jak na razie nie ma żadnych wielkich postów od Activision, że po wprowadzeniu remastera do sklepu osobno tyle i tyle osiągliśmy sprzedaży w ciągu pierwszych 24 godzin, w przeciągu pierwszych 3 dni, tak jak to zawsze jest. Teraz nie ma ani mru. Ani jednym zdaniem nie wspomnieli, jak to wygląda. Więc prawdopodobnie pokrywa się znowu sprzedaż tego remastera razem z statystykami, które były z nim związane do tej pory, tak? Że wszystkie osoby, które już go posiadały, to z tych osób niecałe 30% w ogóle w niego grało, tak? Bo się u nich nie przyjął ten remaster. I to jest to. Mówię, nie jestem jedyny z moją opinią. I cyfry, i samo to, co się dzieje na tym remasterze, wszystko, tak powiem, tylko potwierdza ten fakt, tak? Mówię, kampienie jest brutalne. Kampienie jest tak brutalne, w Call of Duty Ghost niestety też ostatnio chciałem sobie pyknąć, tak, tylko dla pizzu, tak, być może coś nagrać. Ludzie. Ja tego nie rozumiem.
ale nic nie poradzisz. Dlatego nie gram. Były materiały, nie raz, nie dwa, nie trzy, ale w chwili obecnej nie gram, bo nie sprawia mi w ogóle przyjemności. Teraz będę ale grał z powodu Prophound. Ten Prophound to mi się tak podoba, tak jajowaty tryb, że sobie pogram i nagram zdecydowanie kilka gameplay Zermastera, ale tylko i wyłącznie z tego trybu. Bo tam, że tak powiem, o to chodzi, tak? Ale się też chowamy jako przedmiot na mapie. O te nie poruszają się, ale jest to śmieszne, tak? To jest tak śmiechawe, że to się w pale nie mieści i w tym trybie zdecydowanie, tak? Jeżeli jestem puszką, no to wiadomo, że nie mogę strzelać i się poruszać, żeby mnie nie było widać. I to jest to fajne. Ale tylko w tym trybie to robi sens. Bartes, kiedy losowanie Aim Controllers? Masz na moim fanpage'u, jest napisana i data zakończenia tego całego i już ten pad jest, że tak powiem, w losowaniu. Znaczy już jest w losowaniu, no już trwa, tak? Jeszcze trochę czasu, jeszcze dość długo czasu nawet. Bo jeszcze, no z dwa tygodnie to trwa. No trochę przesadziłem z tym czasem, ale jeżeli już pisałem jedną datę, to teraz jej nie mogę zmieniać. Bo ja łącznie od tego, gdzie wstawiłem tego pada, to dałem 3 tygodnie, teraz mówię, już dwa zostały, już tydzień minął. Ale z drugiej strony, kurwa... Why not? No, niech se leży. Maciek Szlapa. No, mam podobne zdanie co do tego. Najgorzej będzie jednak, jak niczego nie będzie, w co wątpię. No, zobaczymy. Miś czego? Coś w tym jest, bo mnie najbardziej irytują snajperzy, a sukces nie osiągnął remaster, bo cena jest masakryczna. Gdzie cena jest masakryczna? Bądźmy szczerzy. To nie jest cena masakryczna. Może jeżeli kupując IW to i tamto, ale teraz jest ta gra osobno za 40 dolców, czyli taniej niż jakakolwiek gra, która wychodzi na rynek, tak, bo wszystkie wychodzą po 60, po 70 dolców. Za 40 dolców, to jest zdecydowanie ok, bo jest to całkowicie osobna gra, tak? Nie ma ona nic wspólnego z IW, z BO3 czy cokolwiek, jest to całkowicie osobny kod. Więc ja akurat 40 dolców, mimo że samemu... nie wiem, nie widzę powodu, aby tą grę kupywać, tak? O tak. To tak czy inaczej nie uważam, że to jest teraz jakieś nie wiadomo jakie drogie. No ale mówię, sam fakt, że ani Activision, ani Sledgehammer, ani Raven, żaden z tych producentów, którzy mają z tym kodem coś do czynienia, ani jeden nie spowiedział ani słowem, jak wygląda sprzedaż remastera teraz po tym, jak wyszedł on osobno. A mówię, a zawsze jak kod wychodzi, to pierwsze 3, 4, 5 dni to masz tylko i wyłącznie posty na temat tego. Tyle i tyle kopii sprzedane w ciągu 24 godzin. Ostatnio tylko z IW nie było, tak? Bo też była kaleka IW samo w sobie, co do startu. I też nie było tych postów, tak? Ale BO3, wszystkie kody poprzednie. Ta sama historia za każdym jednym razem, tak? Ile sprzedaży po 24 godzinach, ile sprzedaży po 3 dniach, ile po tygodniu i tak dalej, itp. itd. I jeżeli już nie robili z tego postów na Twitterze, to robili to przynajmniej u siebie na stronie, tak? Że tyle i tyle osób zrobiło w ciągu 24 godzin killi, tyle i tyle osób było online, tyle i tyle osób kupiło. Teraz nie ma nic, ani jednym słowem. Mimo, że gra jest osobno i jest tańsza niż wiele innych gier. Tak? A jest to pełna gra, to nie jest jakaś demo czy cokolwiek, tylko jest pełna gra FPS. Ale tu wiadomo, na temat cen gier i tak dalej, to jest tak czy inaczej zawsze, każdy ma swoją własną opinię. Dla jednego powiedzmy 60 dolców jest dużo, dla innych mało lub 40 dolców w tym przypadku. Tak samo za DLC, tak? Więc tutaj każdy musi mieć swoją opinię i tyle. Voxus, co do remastera, ostatnio próbowałem grać w chowanego w letnim evencie. No właśnie o tym mówię. Próbowałem robić ślizgi. Okej. Nie wiem, o co chodzi z tymi ślizgami. Ja właśnie mam zamiar w to zagrać, bo bardzo mi się to podoba. Irek Super Turbo. Dla mnie robienie remastera nieważne jak dobrej gry i jeszcze żądanie za to praktycznie... Jeszcze żądanie za to praktycznie jest za nową produkcją kasy, to jest to kpina. Rozumiem, koszty muszą też ponieść, ale bez jaj. Jasne, to zdecydowanie, ale ludzie sobie o to prosili o tego remastera, tak? Prosili to dobrych kilka lat, prosili o tego remastera, to go dostali. Tak? Odkąd AW wyszło na nową generację,
to wszędzie było pisane, jedyny prawdziwy kod to kod czwórka, wprowadźcie koda czwórkę na nową generację, kod czwórka na nową generację i tak kilka części Call of Duty z rzędu wyszedł na nową generację i teraz nagle ludzie szukają innych powodów, aby na niego narzekać. Więc come on! Tak, dlaczego zrobili tego remastera? Bo olbrzymia ilość ludzi na internecie, praktycznie każdy jeden hater, który jechał po tych nowych Call of Duty, tak, o tym momencie to i tamto, to mówił, jak wspaniały jest kod czwórka i że on by chciał mieć koda czwórkę na nowej generacji. Więc zrobili i teraz ludzie nagle, to mi się nie podoba, a to mi się nie podoba. Jedni mówią, gra mi za droga, inni ją mają i tak czy inaczej w nią nie grają, a bo to nie ten sam feeling. Więc come on. A zmienić się dużo nie zmieniło, tak? Tak niestety jest. Ale ja ogólnie też nie jestem przykładowo fanem w ogóle jakichkolwiek remasterów. W ogóle nie jestem fanem remasterów i mam nadzieję, że już nigdy takiego remastera jakiegokolwiek Call of Duty nie będzie. Dlaczego? Bo rozdwaja to tylko graczy, tak? Rozdwaja to tak, serwery na dwie różne gry. Rozwala to graczy na dwie różne gry. Co to oznacza, że szukając teraz gry, obojętnie czy w remasterze, czy w IW, mamy mniejszą ilość potencjalnych graczy z naszej okolicy, tak? Bo być może akurat 30% z graczy z okolicy siedzi na tym drugim kodzie. Więc tych już nie znajdziesz przykładowo w IW i szuka ci oczywiście gorszych graczy, więc zwiększa to problemy z połączeniem i to i tamto. Tak, zaczyna kłótnie między własnym fanbase, jaki się ma, tak? Własny fanbase ma się graczy, tak? Jako Activision, czy Sledgehammer, czy to, czy tamto. I zaczynają się kłótnie między własną grupą fanów, tak? Bo są dwie różne gry tego samego producenta i ci między sobą zaczynają się kłócić. To jest i psucie atmosfery, i psucie połączenia, i psucie wyszukiwania meczy, problemy z lobby, tak dużo co się wiąże. Te pieniądze, zamiast wydać na jakiegokolwiek remastera, dać DLC przykładowo, dwa darmowe DLC, tak? Co pół roku jedno. Na to wydać ten hajs. Tak? Albo co miesiąc free camo na broń. Epiczne jakieś. Why not? I by to opinię o grze samej w sobie polepszało, nie rozwajałoby to ludzi na dwa różne fronty, ani by się nie musieli kłócić, ani nie musieliby sobie dzielić tych samych serwerów i tak dalej, itp. Itd. Według mnie remaster to jest takie typowe grzebanie w gównie. Nie powinno w ogóle istnieć remasterów. Moja opinia, tak? Wiadomo, że pełno ludzi jest, których się cieszy i ale moją opinią jest za dużo minusów na jeden plus. Który strik w IW jest najlepszy z tych najdroższych według ciebie? Z tych najdroższych... Apex jest dobry. Jeżeli wiesz, jak go używać, tak? Jeżeli znasz się na mapach, na respach, to wtedy Apex może być brutalny. Naprawdę brutalny. Jest ta mapa Neon przykładowo. Jeżeli na tej mapie masz Apexa nabitego, to możesz napierdzielać tym Apexem po 20 kili, stary. To jest wtedy tak brutalny streak, że się w pale nie mieści. Thor, nawet epiczny wariant jest taki moim zdaniem sobie, tak? Są mecze, gdzie jasne, wydłubiesz sobie lekko ponad 10 kili, ale jednak nie jest to reguła, tak? Jest bardzo niestety wiele meczy, gdzie no Thor się nie sprawdza, tak? Zależy też od mapy to i tamto. RC8 też nie jest zły, ale RC8 znowu to samo co i z Apexem, najlepiej używać go samemu. Najlepiej używać go samemu, chyba że w tym czasie po prostu sami potrafimy zrobić trochę killi, ale wtedy wiadomo, że też my kradniemy temu Apexowi te kille, tak? Chcesz zrobić więcej killi, czy nie Apexem, tylko RC8, to sami musisz nim biegać, bo ty wtedy nie robisz killi i też ty robisz tym streakiem te kille, które robiłbyś samemu. Ale dla mnie tak czy inaczej, zdecydowanym ulubionym streakiem w tej grze to jest Warden, zdecydowanie. Helig jest the best. Tym bardziej ten legendarny wariant z dwoma wieżyczkami, Goliat, zdecydowanie najlepszy streak dla mnie. Advanced UAV tak czy inaczej epiczne, tak, czyli hater praktycznie, zdecydowanie wyśmienita rzecz. Ale jeżeli próbujemy też nabijać jakieś nukleary i tak dalej, w innym przypadku nie robi sensu, to lepiej mieć jakiś streak, który nabija kille. Mówię, Apex może być dobry. Jeżeli wiemy, gdzie są respy, jeżeli już zabiliśmy 2-3 osoby, to od razu lecimy Apexem na respa, gdzie prawdopodobnie będzie teraz resp. I wtedy wymiatanie, tylko nie wlatywanie na respa, tylko dosłownie zgarnianie, jak wychodzą z tego respa, tak? Tak stanie, żeby jeszcze mogli się respić, że ich nie widzimy, gdzie się respią, ale już jak przebiegają 2-3 metry, to ich widzimy i dobijamy. I to jest wtedy piękne. Wtedy Apex może być tak brutalny, że to się w pale nie mieści. Tap, 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 tap.
Bartes, Pingwin, a czemu, powiedz tak, wszyscy Kamila w MWR masakra i to wysokie levele? Kamila? Kampion! Chyba ci chodzi, co? I to wszystkie wysokie levele, to nie tylko. W IW masz ten sam problem. Jeżeli widzisz Prestige Master 20 albo 30, to wiesz, że ten gość będzie tak brutalnie kampił, aż się zesrasz. 90% przypadków. Tutaj na jednym z gameplayu nawet jest właśnie Master Prestige 20. To chyba był na jednym z tych, który już był gameplay, tych pierwszych, gdzie grałem nowymi brońmi. To tam Master Prestige 20... A siedział co chwilę za drzwiami. Siedział. Siedział. Nie biegał. Nie. Nie raszował. Siedział. Master Prestige 20. A dlaczego w remasterze tak dużo kampi? Dlaczego w remasterze i właśnie w CS-ie i w Rainbow Six i tak dalej, w tych wszystkich grach jest tak wielki problem z kampieniem? Po pierwsze, dzisiejsza generacja, tak? Ta generacja graczy, że tak powiem, się wychowała na tych grach. Ta generacja nie wychowała się na grach typu Quake, typu Wolfenstein, tak? Zobaczcie, same czasy Counter-Strike'a kiedyś, a dzisiaj, tak? Dzisiaj Counter-Strike praktycznie tylko i wyłącznie na podkładaniu bomby należy, tak? Tylko i wyłącznie na tym trybie. Gdzie kiedyś bardzo chętnie i bardzo dużo grało się w zwykły TDM, tak? Bardzo, bardzo dużo. Dlaczego? Bo w TDM-ie się biegało. I wtedy jeszcze w Countera, jeszcze wtedy, te 15 lat temu, to jeszcze się w Counter-Strike'a biegało. Tak? Wiadomo, że wykorzystywało się pewne spoty, tak? Pewne linie widoku. Ale tak czy inaczej 90% to biegałeś. W dzisiejszych czasach, mimo że ta sama gra, 90% czasu siedzisz. Albo stoisz. Tak? I tyle. Tak samo Rainbow Six, to samo. Dlaczego ta gra się tak przyjęła? Bo właśnie wspiera to, ten styl gry, tak? Czyli bardzo campy. I to jest okej, okay, tak? Jest pełno ludzi, którzy po prostu tak chcą grać, tak im się podoba gra. I wiadomo, że to też nie można powiedzieć, że na przykład o Rainbow Six tylko dlatego, że polega na kampieniu, tak? Bo tryby na tym dosłownie polegają, pilnowanie pomieszczenia i to i tamto. Siedzisz i pilnujesz, tak? Jest bardzo, bardzo mały procent graczy, którzy naprawdę wybiega i próbuje uciąć drogę przeciwnikom, tak? Bardzo mało. Obojętnie, czy się ogląda profesjonalne streamy, czy normalnych graczy streamy, wszyscy grają tak samo. Siedzą i kampią, tak? W budynku. I jest to okej, okay, bo tak czy inaczej, że tak powiem, ta gra wymaga innego rodzaju skilla, tak? Innego... W innym kierunku musimy się koncentrować. Jest to okej, okay, tylko mi akurat to się nie podoba, tak? Mi osobiście w ogóle to nie podoba, ale to jest to, ta generacja, tak? Mamy coraz więcej gier, które to wspierają, te kampienie właśnie, które dosłownie chodzi w nich o to, aby za dużo nie biegać, aby za dużo się podczas gry nie pocić. Też ogólnie, nawet i w kodzie, jest ten trend, aby robić te kody mniej denerwujące, tak? Czyli bardziej łatwe dla początkujących. Dlaczego? Tak? Jest wiele powodów. I żeby było mniej ludzi, którzy kiedyś biorą broń i biegają i zabijają, tak? Bo jest podejście, że FPS-y psują mózg. I samo dlatego, żeby właśnie tych nowych, świeżych, młodych graczy zachęcać do tych gier, tak? I dlatego właśnie wystarczy zobaczyć na CS-ie lub na Rainbow Six, jaka jest średnia wiekowa graczy. Idzie się załamać. Tak? A znowu ci starsi nie biorą tej gry na poważnie, tak? I grają sobie naprawdę dla rozluźnienia, nie z jakimś stresem i żeby osiągnąć nie wiadomo jaką ligę czy cokolwiek, tak? Jest mały procent. I to jest to. Samo za siebie wszystko mówi. I dlatego jest też dużo kampienia, bo jeżeli przykładowo w tych nowych kodach, gdzie masz ten movement, tak? Jeżeli ktoś w ciebie zaczyna strzelać, to masz możliwość zrobienia czegoś, tak? Podskoczenia, chwycenia się ściany, ucieczki, czy to, czy tamto, specjalista, bla, bla, bla. Masz wiele możliwości. Tutaj zaraz będziesz widział właśnie tego Erada, jak dostaję. Tylko, że to niestety nie jest cały... za późno otworzyłem ten opening, znaczy nagranie, i dlatego jest dopiero od 200 kluczy. Już otwarłem tam 3-4 skrzynki bez nagrania. I w każdym bądź razie masz jakąś szansę, tak? A we wszystkich grach, które są bardziej stacjonarne lub bardziej z normalnym movementem, to jeżeli już jesteś gdzieś na środku ulicy czy gdziekolwiek i ktoś w ciebie strzela, to jesteś praktycznie dead. Nie masz szansy na ucieczki. I dlatego ludzie się boją wybiegać, boją się tego challenge'u, tak? Że jeżeli ktoś zacznie we mnie strzelać, że dam radę się do niego odwrócić i go zabić pierwszy. Tego się ludzie boją, bo wodzą z założenia, że nie dają rady i dlatego wolą stać i czekać. Bardzo proste.
Taka jest niestety generacja graczy. A la 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 la. Mistrzego w IW masz ślizgi. Pingwin nie zaskoczył. No i co z tego? Kuba, ale w tej chwili wydawanie gier nie ma sensu, tym bardziej, że są wakacje, albo ludzie pracują, do tego ta cena nie jest za korzystna i w dodatku za rogiem nowy kod, więc dlatego MWR ma małe zainteresowanie. What? Teraz są właśnie wakacje, dlatego właśnie cała młodzież, czyli 70-80% graczy w tej grze, jest teraz w domu i truje codziennie dupę rodzicom, że chcą mieć tą grę. Tak, rodzice mieli wymówkę, nie, bo musisz się uczyć do szkoły, nie, bo musisz szybko iść spać, nie, bo to, nie, bo tamto, bo twoje oceny są do dupy. Teraz tej wymówki nie ma. Teraz młodyś wstaje o godzinie 6 nad ranem i mama, remaster! Mamo, remaster! Godzina 7 rano, mamo, remaster! Śniadanie, mamo, remaster! I tak całe wakacje. Już po 2-3 dniach rodzicom... więc to akurat, że wakacje, to jest akurat bardziej plus, tym bardziej, że pełno akcji jest, pełno nowych broni, nowych trybów, nowych różnych pierów, to i tamto, atrakcje same, Las Vegas, wuuu! I są wakacje i że ludzie pracują, to właśnie odwrotem, są wakacje, to właśnie młodzi siedzą w domu, a to największy procent graczy. Więc tutaj zdecydowanie się nie zgodzę, zdecydowanie. Nowy kod też nie jest jeszcze gdzieś na widoku, bo mamy który miesiąc? 7. Czyli dopiero jeszcze 4 miesiące. 4 miesiące do nowego koda, więc no, 4 miesiące sobie pograć ground, Boots on the Ground, a nie pograć? Maciek Szlapa, ale zawsze jakaś liczba osób będzie narzekać, chyba że sami sobie stworzą własną grę po swojemu. I nawet wtedy by narzekali, uwierz mi, narzekaliby na to, co zrobiła ta druga osoba w tej grze, razem z tą osobą, tak? Zobacz, wystarczy sprawdzić, zwrócić uwagę, jeżeli się pracuje, tak, przykładowo, to masz w pracy ludzi, którzy narzekają na twoją pracę, a ty narzekasz na czyjąś pracę, tak, w firmie. Gdzie w sumie każdy robi swoje po prostu, ale tak czy inaczej się narzeka, to jest po prostu, że tak powiem, psychice człowieka, szukania problemu, jeżeli żadnego nie ma. Mówię, materiał był ostatnio na ten temat, tak? Szukamy dziury w całym. I tyle. Jeżeli nawet by zrobili swoją grę, przykładowo w trójkę, to wtedy zaczęliby narzekać na jedna osoba na to, co zrobiły te dwie inne osoby, te dwie osoby na to, co zrobiła ta osoba. Zawsze narzekania się nie pozbędziesz, nie ma takiej opcji. Kolakow, no chyba, że są jak i ja najbardziej narzekam na swoje. What? Arek Super Turbo i ta generacja niestety tylko cofa nas. Zamiast pchać w lepszy tytuł, chociaż gdyby nie zaufane marki i eksy Sony, to nic ciekawego by nie wyszło. Coś w tym jest. Dawid Osioł, ostatnio odpalałem sobie na PS3 Black Ops 1, 2, MW2 i MW3 i te gry po prostu nie da się grać. Co drugie lobby to modded lobby. To jest normalne, zawsze powiedzmy Call of Duty tak 2-3 w tył zawsze jest, no support jest po prostu, że tak powiem, zanika i wtedy zaczyna się całe same modding lobby, modded lobby i masz potem karabiny maszynowe, które strzelają tubami i tak dalej. No ale co tam? Arek Super Turbo. Rok 2018-19 będzie ostatnim, jeżeli chodzi o nowe, dobre gry. 2020 moim zdaniem będzie prezentacja nowej generacji, tak myślę już od 3 lat, a nawet prawie 4 tej generacji. Już są też pierwsze pogłoski co do PlayStation 5, Sony już potwierdziło, że będzie PlayStation 5, co było oczywiste, nie wiem po co potwierdzenie, tak? To jest tak jakby, nie wiem, potwierdzić, że będzie kolejny Windows. 100% będzie. Że będzie kolejny telefon Samsunga, no 100% będzie, ale mi to potwierdzenie, wow, ale już są pierwsze pogłoski, już jest też właśnie już tam lata podawane, kiedy mniej więcej to i tamto, mówię, ale takie pogłoski, gówno mnie interele. Zobaczymy, jak będzie nowa generacja, ja na 100% tą nową generację będę miał. Problem taki, że miejmy nadzieję, że kolejna generacja naprawdę ruszy się mocno w przód, tak? Bo teraz można powiedzieć, że ta generacja nie zrobiła tego skoku, jaki powinna zrobić. Te 4K naprawdę bardzo mocno kuleje, a jesteśmy akurat w czasie, gdzie te 4K robi się brutalnie popularne, tak? Coraz bardziej.
że tak powiem, z nic na więcej. I akurat wydając konsolę już od samego początku, tak, wydając konsolę, które by naprawdę dobrze obsługiwały 4K, to nie dość, że pomogłoby to samemu rozwojowi właśnie tej rzeczy, tak, tego całego 4K, to już by się było po dobrej stronie mocy, tak, od samego początku. I wiele ludzi, którzy by se właśnie, że tak powiem, kupują telewizor czy cokolwiek, no to od razu, kurwa, no jeżeli już mam taki telewizor, to chcę też mieć sprzęt, który to obsługuje. I od razu wiadomo, że te konsole, bo jedna z pierwszych myśli, tak? Fajnie mieć coś, w co mogę sobie pograć na moim nowym telewizorze. A jak na razie, co prawda PlayStation 4 poobsługuje te 4K, Xbox One X też obsługuje te 4K, jednak obydwie te gry nic ze swojej mocy lub czegokolwiek naprawdę nie korzystają, tak? Tylko dlatego, tylko to, że w niektórych grach jest te 4K, ale za to na tym się kończy, tak? Nic wielkiego z tym nie przychodzi, niestety. It's okay, znaczy chodziło mi o to, czy kile ze streaków zaliczają się do Jaga Noga w IW. A, do Jaga Noga za 30 kili, tak, zaliczają się streaki. Do Nukleara nie, ale do Jaga Noga tak. Mike, siema. Adrian Roza, ile cali polecasz do monitora w 4K? Czy w Quake Champions będzie odczuwalny, że gracz będzie hardkorowy przy 144 przeciwko 60 Hz? Powiem tak, zdecydowanie 144 Hz nie zrobi prosa z osoby, która grała na 60 Hz, tak? I grała dupiato. To zdecydowanie nie. 144 Hz, ale właśnie tak czy inaczej, odczują te osoby, które w miarę potrafią już grać. Tak? I jest to, że tak powiem, tak samo jak aim controller, przykładowo na konsoli, tak? Jest to pomoc. Jest to, że tak powiem, kolejna możliwość, tak, polepszenia samego feelingu w grze i widoczności, przykładowo te wszystkie nowe monitory, które mają te 144, 165 Hz, mają przykładowo filtry lub takie modyfikacje, przykładowo czerni w grze, czyli że w ciemnych rogach widzisz lepiej przeciwników, to i tamto, i to są pomoce, wszystko pomoc, tak? Te 164 Hz lub 165 to jest pomoc po prostu w grze. Z nuba nie zrobi to prosa i odwrotem tak samo nie. Tak, jeżeli prosa posadzi na 60 Hz, on tak czy inaczej wszystkich rozdupcy. Ale po prostu jest to takim malutkim procentem, ale jest to naprawdę o wiele przyjemniej się gra, o wiele lepiej to wygląda, zdecydowanie. Wzrokowo widać różnicę mocno, ale tak czy inaczej w 90% zostanie to, jak dobrze potrafisz się poruszać po mapie, jak dobrze, że tak powiem, potrafisz przewidzieć przeciwników, co zrobią jako następne i jak dobrze przede wszystkim celujesz, tak? Bo o to chodzi w Quake'u. W Quake'u 90% tego, jaki masz wynik, zależy od tego, jak dobrze celujesz bronią. I też zależy, którą. I to jest to. I tutaj nie zrobi to tak różnicy. Co do cali, co do monitora 4K, to jest oczywiście bardzo mocno zależne od tego, jak daleko siedzisz. Bo jeżeli siedzisz brutalnie blisko monitora, to wtedy praktycznie nic powyżej 24 cali nie robi sensu, ale z drugiej strony monitor 24-calowy nie robi sensu w 4K. Tak? Bo wtedy na 24 calach między 4K a Full HD nie zauważył różnicy. Już między 2K a Full HD na 24 calach jest ciężko. Czyli tak 27 cali. 27 cali jest zdecydowanie moim zdaniem takie OK. Gdzie naprawdę jeżeli głowę przybliżymy do ekranu, to widać różnicę. Jednak jeżeli dla osoby, które nie mają monitorów 4K, to się opłaca przykładowo po prostu sobie upskalować grę lub downscalować, tak? Ustawiać grę na 4K, ale sobie ją downscalować tak czy inaczej, żeby była na ekranie, się mieściła cała. I wtedy też widzisz już brutalną różnicę w jakości gry, mimo że grasz dalej na monitorze Full HD, tak? Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć tak naprawdę jakąś jedną szczerą odpowiedź, bo to zależy gdzie, kto siedzi i kto, jak naprawdę też, co mu jest ważne, tak? Ja przykładowo jak na razie w ogóle jeszcze tej całej generacji 4K nie widzę za bardzo, tak? Do telewizorów, do filmów zdecydowanie yes sir. Bo telewizory są jednak wielkie, tak? Ale do monitorów ja tego 4K jeszcze tak nie widzę. 2K bym chciał mieć, bo nagrywam materiały w 2K i żeby naprawdę piksel w piksel sobie porównywać, ale szczerze mówiąc przybliżam po prostu filmik, który robię w 2K na 50% i wtedy widzę też piksel do piksela, tak? Więc nie robi to sensu. Jak dla mnie, na razie.
Siema Somer, Wojtek Wiązkowski, będziesz grać w betę Destiny 2. Jeżeli postanowią zmienić zdanie i zrobią grę w 60 Hz, to tak, a czy 60 FPS-ach, to tak. Jeżeli nie, to nie. Summer, ja zawsze wybiegam i ginę od razu. Ten problem mam tak czy inaczej. Bartes, MWR fajnie zrobili nowe bronie, tryby, misje itp., ale gracze tak brutalnie siedzą po rogach, masakra, psują całą rozgrywkę. No o tym właśnie mówię, że ludzie, którzy nie ogarniają gry, zaczynają kampić, bo boją się wybiec, że zginą, że nie nabiją striku i to i tamto, co psuje grę znowu tym ludziom, którzy potrafią grać, tak, lub mają przyjemność z tej gry i chcą sobie pobiegać i postrzelać. I to mówię, to jest to, czego boję się bardzo mocno w WW2. Bo będzie ten sam problem, tak? Przez poruszanie się normalne będzie mało graczy, którzy będzie miało jaja wybiec i postawić się challenge'owi, tak? Postawić się w tym pojedynek i powiedzieć, kurwa, dam radę go zabić, tak? I przez to, że będzie coraz więcej takich osób, tym bardziej w trybie wojny, no to będzie nam, osobom, które chcemy pobiegać, psyło to rozrywkę, tak? Tak jak już jest to teraz, niestety, mówię. Remaster, Call of Duty Ghost, w Ghostie jest to brutalne. W Ghostie to już nie jest Ghost. To już nie jest Call of Duty nawet, tak? To jest granie w Tower Defense. Dla mnie już te właśnie kody typu Remaster i Call of Duty Ghost to jest po prostu zmiana FPS-a w Tower Defense, tak? Czyli ustawiamy się gdzieś jak stacjonarna wieżyczka i nie pozwalamy innym przejść. Tak działają teraz te kody, niestety. Ja niby mam Dragonoga i Unstoppable, ale najwyższy Gunstreak mam 24, ale przynajmniej mam. No bo tak, bo jeżeli masz streaki, jeżeli na streaki ci nabiły przykładowo te dodatkowe 6 killi lub 7 w tym przypadku musiałoby to być, 6 żeby nabić Dragonoga i 7 żeby mieć Unstoppable, to możesz mieć. Nie ma problemu, bo Dragonog nabija się razem ze streakami, tak? Summer. A mi się fajnie gra w MWR na PC, no ale na 30 FPS-a grać się nie da. I konsolowce dziwią się, że MWR na PC-cie jest martwe. Ja się szczerze mówiąc nie dziwię, że w ogóle wszystkie kody praktycznie na PC-cie są martwe. Lub prawie martwe. Jest tam jeszcze jakaś część graczy, jasne, ale w porównaniu do tego, co dzieje się na konsolach, to jest to bardzo mało. Ale się też nie dziwię, tak? Mam przykładowo IW na PC-cie. Przykładowo. I kampania wygląda wyśmienicie i wszystko i tak dalej, zdecydowanie lepiej niż na konsoli, nawet lepiej niż na PS4 Pro, tak, mimo że kampania już też wygląda lepiej na Pro. To tak czy inaczej, na PC-cie jeszcze lepiej to wygląda, zdecydowanie, przepięknie wygląda kampania na PC-cie w Infinite Warfare. O, wyśmienicie! Brutalnie mocno podoba mi się wygląd grafiki w kampanii IW na PC-cie. Bo, brutalnie. Ale multi zapomnij. Nie masz, nie. Nie. It's okay, więc można powiedzieć Pingwin, że mogę spokojnie kupić WW2. Nie wiem jak do tego doszłeś, przed chwilą jeszcze pisałeś o Dragonogu, a teraz już o WW2, what? I don't know. Voxus, niby wychodzi zaraz WW2, jakie zaraz? 4 miesiące. I teoretycznie powinniśmy się martwić o to, że znienawidzone IW zostanie zapomniane, bo druga wojna jest lepsza niż jakiś kosmos. Ale tak sobie myślę. Przecież w IW nadal dużo ludzi gra. Dokładnie, w IW bardzo wiele ludzi gra, sprzedaże i tak dalej znowu wszelkie rekordy pobiły i to co tamto, zresztą co roku w każdym kodzie, wielkie narzekanie, wielki hejt, olbrzymi to i tamto. I co prawda trzeba przyznać, sprzedaż początkowa w pierwszych 3 miesiącach IW była bardzo bolesna. W pierwszych 3 miesiącach sprzedaż IW była naprawdę bardzo kulawa i sprzedało się praktycznie połowa tego, co przykładowo BO3 w tym samym czasie, tak? Zdecydowanie, początek był brutalny, ale tak jak, że tak powiem, nowy rok naskoczył, tak? Styczeń, luty, tak IW nagle, w styczniu IW pokonało wszystkie inne gry co do sprzedaży na konsole PlayStation 4 i Xbox One razem, tak? Już w styczniu się zaczęło. I później miesiąc to samo, tak? IW na czoło i do widzenia. I to jest to, te narzekanie, mówię, to jest po prostu szukanie dziury w całym. Ludzie potrzebują, aby samemu czuć się lepiej, potrzebują narzekania na coś innego, tak? Ludzie nigdy nie narzekają na siebie.
że ale jestem chujowy w tej grze, albo to, albo jestem dupiaty do mojej kobiety, albo jestem dupiaty w, nie wiem, liczeniu, w matematyce, czy cokolwiek. Ludzie nigdy nie idą do internetu, tak, lub na internet, lub w internet, lub jak ktokolwiek chce, nie idą, żeby ponarzekać na siebie. Nigdy! Dlaczego? Bo nie o to chodzi. W tym narzekaniu na inne rzeczy lub innych ludzi chodzi o to, aby samemu lepiej się poczuć. I to jest to. W międzyczasie ludzie potrzebują tego potwierdzenia, tak? Dlatego też te kampienie w grach, aby mieć lepsze statystyki, lepsze wyniki, aby móc się potwierdzić i pokazać znajomym, jakim jest się zajebistym. I to jest to. Te wszystkie Black Sky, te prestiże... Black Sky, prestiże, to i tamto. Po co to jest? To jest po to, aby móc poczuć się lepiej i pokazać w porównaniu do innych w lobby, innych w znaku znajomych, to i tamto, że jest się lepszym, bo ma się lepszy level, ma się lepszy camo, zrobiło się więcej, udało się więcej, potrafię więcej. Tak? I to jest to. Dlaczego przykładowo praktycznie każdy jeden front, tak? Czy to Battlefield, czy to Call of Duty, czy to Rainbow Six, czy to Counter-Strike, tak? Każde jedno z tych zgrupowań twierdzi, że jego gra jest bardziej skillowa, a ta druga jest casualowa. Dlaczego? Tak, ludzie Battlefielda mówią, Call of Duty jest dla dzieci, nasz Battlefield jest bardziej skillowy. Ludzie z Koda mówią, Battlefield jest bardziej dla dzieci, ale Call of Duty jest bardziej skillowy. Ludzie z Rainbow Six, Call of Duty i Battlefield są dla dzieci, Rainbow Six jest bardziej skillowy. Ludzie z Countera, Counter-Strike jest bardziej skillowy, a Call of Duty, Battlefield i Rainbow Six są bardziej dla dzieci. I tak te kółko można kręcić na obkoło. Tak, dlaczego? Bo każdy chce, chce przynajmniej, żeby większość ludzi tak twierdziła, że w to, co on gra, to jest akurat to, co potrzebuje większego skilla, tak? Akurat, bo on w to gra, więc on chce mieć tego lepszego skilla i to jest to. Mało ludzi, bardzo mało ludzi powie, że jego gra jest naprawdę ta dla nubków, a ta inna jest lepsza. Mało ludzi. Tak, chyba, że gra w obydwie gry, to wtedy już też trzeba się pytać, ile szczerości w tym jest. I to jest to. Ludzie szukają tylko i wyłącznie potwierdzenia, tylko i wyłącznie lepszego uczucia, samopoczucia i tak dalej. I dlatego te całe marudzenie. Mówię, na temat IW widać samo z siebie, tak? Jest teraz dwa kody jednocześnie. Jest kosmos, który w ogóle kosmosem nie jest to najlepsze, tak? Ale ludzie dalej używają tego argumentu, to jest bez sensu, tak? Moim zdaniem przykładowo IW robi jeden wielki błąd. I to brutalnie wielki błąd. Dlaczego jest tak mało map w kosmosie? Tak? Co prawda widok tutaj, jak się teraz na tej mapie odwrócimy, no niech sobie będzie jakieś tam fabryczki, ale mapa sama w sobie wygląda jak jakaś po prostu fabryka, gdzieś na Ziemi. Nic szczególnego, tak? Nic takiego naprawdę bardzo kosmicznego. Żadnego trybu z grappukiem przykładowo, tak? Ja bym powiedział, okej, okay, w takim kodzie zdecydowanie tryb z grappukiem musi być. Robimy kilka map z no gravitation i grappuk only. Tak? Lub grappuk i jakaś broń. Zdecydowanie pasuje to do tematyki IW, ale nie robią tego. Dlaczego? Bo ludzie nie chcieli kosmosu i nie robią. Mapy wyglądają jak na normalnej planecie, nie ma żadnej jakiegoś braku grawitacji, nie ma nic. Nie ma nic, co jest naprawdę w kosmosie, tak? Mimo jakiegoś widoku poza mapą, którego nie zwracamy uwagi. Teraz wychodzi kolejne DLC i znowu. Mapy z lizakami, lodami, trawą, zielenią, nic co na kosmos w ogóle, tak? Zamrożone, niezamrożone. Mieliśmy to już w starych kodach. Więc według mnie to jest nawet błąd, tak, że tak mocno poszli w kierunku narzekania i robią teraz te mapy dla takie normalne, no, typowe, normalne, kodowe mapy, jak i w BO3 i wszędzie indziej, a nie robią tego kosmosu, że nie cisną hardkorowo tej całej tematyki kosmosu i pocałujcie nas w dupę. Szkoda trochę, że odbiegli od tego. Takie moje zdanie. No. Nie wiem nawet, na co odpowiadałem tym, ale niech sobie będzie. Chcecie nową generację, to sobie peceta kupcie. LOL. Problem jest taki z pecetem, że granie na pececie po prostu dla mnie nie robi sensu. Przynajmniej nie w FPS-y. I zobacz, tutaj kupcie sobie peceta. Ja mam peceta, gdzie każdego jednego FPS-a mogę sobie odpalić na 10 razy lepszej grafice niż na moim PlayStation 4 Pro. Tak? Ja mam maszynę. Tak? Brutalnie dobry PC, to tamto śmiga podkręcony, nie wiadomo co, madafaka kung fu. I co z tego? Granie w FPS na PC nie sprawia mi w ogóle przyjemności oprócz Quake'a, jak na razie. Chociaż już wiem i już nawet spotkałem w dwóch, trzech lobby ludzi, którzy mimo, że to jest alfa lub beta, okej, okay, niech będzie, to mimo to znalazłem już dwóch, trzech ludzi, którzy cheatowali. Tak, i to jest to.
To jest pecet. To jest choroba peceta. I jak ja już usłyszałem, że będzie Quake Champions na Steamie, to mnie aż grzybica chwyciła. Po jaki kurwa chuj? Dlaczego ludzie chcieli, kurwa, żeby Quake wyszedł na Steama? Żeby nie było przez Bethesdę, tylko przez Steama. Dlaczego? Bo jest do dzisiaj mnóstwo, setki, dziesiątki haków, które przez Steama działają, bo system obrony Steama po prostu jest do dupy. Tak? Na dzisiejsze czasy, na dzisiejsze kryteria. Zamiast, żeby Bethesda wzięła, wspomogła Windowsa, tak? Przykładowo w Windowsie 10 mamy teraz te właśnie sprawdzanie cheatowania, ale z poziomu Windowsa, tak? Już dosłownie z poziomu Windowsa, nie przez jakieś aplikacje osobne, które po prostu później omijamy, tak? Tylko z poziomu Windowsa, czyli Windows sam w sobie widzi, jakie są zasoby i jakie są aplikacje w tle, więc najlepszy sposób, aby pilnować przed cheatowaniem, przed jakimkolwiek programikom i innym gównom, tak? Zamiast to wesprzeć, pozostać przy swoim Bethesda launcherze, tylko go lepiej zoptymalizować. Chociaż to nie są launcher, to sama gra jak na razie ma problemy z optymalizacją, tak? I to jest to. Zamiast na tym się skupić, to problem z cheatowaniem byłby o wiele, wiele mniejszy, niż jeżeli puszczą to przez Steama. Nie! 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 Wystarczy wejść na CS-a i pooglądać powtórki. I już się dostaje apopleksji. Nie, nie ma szans. Dlatego kupienie peceta to w ogóle nie jest kryterium. W ogóle. Mówię, ja mam tego peceta i tak czy inaczej nie. Na jakim EQ w Mixampie grasz w Koda i W? Ja mam swój własny EQ. Swój własny preset mam zrobiony. Voxu, Sommer, jeżeli chodzi... Chcesz zachować się jak typowy PC Master Race, to wyjdź stąd. Bartes, 600-hercowe telewizory. Do grania nie, ponieważ telewizory i herce w telewizorach są w ogóle całkowicie inaczej funkcjonujące niż te w monitorach. Na ten temat możesz sobie bardzo wiele poczytać w internecie, a tutaj się nie będę wypowiadał, bo będzie to za bardzo suche. Ale to, co jest w telewizorach, 600 Hz i 800 Hz i cokolwiek by już nie sprzedawali w telewizorach, to powiem krótko i na temat. 600 Hz w telewizorze to jest o wiele, 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 wiele mniej niż 144 Hz w monitorze. Tylko tak dla porównania. Ale tu musisz to poczytać. Techniczną stronę i techniczny powód tego wszystkiego. Po prostu w telewizorze jest coś innego chciane, tak? W telewizorze chodzi bardziej o czystość liter, a nie o płynność i odświeżanie ekranu, tak? Tylko o to, jeżeli przykładowo widzimy, po co jest 600 Hz. Przykładowo, jeżeli ogramy program z wiadomościami i lecą na dole przykładowo jakie są teraz akcje, tak? Że tam, nie wiem, DAX poleciał do góry, nie wiem, Sony w dół, akcje i tak dalej, itp. itd. I to tak przesuwa się z prawej na lewej. To na czym więcej herców nasz telewizor ma, herców, tym o wiele czyściej wyglądają te litery podczas ruszania się, tak? Czystszy movement jest tego całego. Ale co się z tym wiąże? Brutalnie wielkie i opóźnienie telewizora samego w sobie i odświeżanie tego telewizora, tak? To jest to. Lub nie tyle co odświeżanie, te herce to jest to odświeżanie, ale chodzi o takie typowe milisekundy, przykładowo 1 milisekunda, 5 milisekund, 8 milisekund i tak dalej, itp. itd. Opóźnienie KIDWI. Ale to trzeba poczytać, nie będę mówił, nie rozgadało się. Voxus, nie, mi nic nie zrobiłeś. Chodzi o to, że wpychasz sporo tej wyższości PC. Po prostu uważam, że PC i konsole to rzeczy do grania i tyle. I nic nie jest lepsze. Dla mnie osobiście kombinacja z peceta i właśnie PlayStation jest the best. Dla mnie osobiście, ponieważ tak, wszystko co wychodzi na Xboxa mogę zagrać na pececie, bo mam dobrego peceta. A to co wychodzi tylko na PlayStation, mogę zagrać na PlayStation. Proste jak but. Mogę we wszystkie gry na świecie grać, mimo że mam tylko dwie rzeczy, tak? I to jest to. Very, very nice. Od roku którego? 2014. Praktycznie wszystkie gry wychodzą też na peceta, które wychodzą na Xboxie, bo są portowane, tak? To, co nie wychodzi typowo osobno na peceta, to jest przynajmniej portowane. I możesz sobie przez Store Microsoftu kupić te gry i grać tak czy inaczej. Mimo, że to port. Voxu, Sommer, spoko ludzik. Sommer, w BO3 na PC gra nawet 14 tysięcy ludzi. LOL! Bym się nie spodziewał, szczerze mówiąc. Sharon, ja do BO3 grałem na PC, ale od IW na PS4. Very nice, very good man. It's okay, no bo kiedyś, jak grałeś z Dukensem w IW, to sobie z wami gadałem, że jak będę miał... Czekam noga?
to kupię sobie WW2. A tak, racja! A, przypomniałem sobie, racja. Piasek, PGN, będziesz grać po spowiedzi w IW? Po spowiedzi muszę nagrać materiał pewien. Po spowiedzi muszę zjeść obiad. I po spowiedzi muszę się wykąpać. I po spowiedzi muszę się z kimś stelefonować. I po spowiedzi muszę też do kogoś napisać z powodu Gamescomu. Więc będę prawdopodobnie dzisiaj grał, ale nie mam zielonego pojęcia o której godzinie. A, i jeszcze muszę po spowiedzi zrobić... papiery, rachunkowość. I do urzędu. Fuj. Więc, nie wiem, prawdopodobnie trochę później. Bartes, Pingu, jak uważasz, Activision zrobi w przyszłości MW2 remaster? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. A jeżeli tak, to nie remaster, tylko jeżeli już by mieli robić, to bardzo mocno hardkorowy remake, czyli Commando Von, Tuby Von, One Man Army Von. Całkowicie inny system i silnik snajpienia, ponieważ samemu wykorzystywałem ten bug snajperek w tym kodzie bardzo długi czas, czyli no scope across the map. No, od tego by się musiało zacząć. Ale mam nadzieję, że tego nie będzie. Że nie będzie, mówię, już dzisiaj się bardzo dużo o tym rozmawialiśmy, dzielenia społeczności na dwa fronty, tylko po to, aby własna społeczność, własny fanbase się kłócił między sobą z powodu dwóch różnych Call of Duty w tym samym czasie. Więc mam nadzieję, że nie. Voxus, wiesz, jaki typ człowieka mnie wkurza? Pytam mnie, czy nie gram... Czemu nie gram w MWR? No to ja, bo wolę gry dynamiczne. Gdzie mogę pobiegać? Odpowiedź, ja też dużo biegam, biegam w MW. Ta, jasne. Voxus, potem gram z nim, kampi na potęgę. No, to dlatego powiedziałem jasne. To jest to. Wiele osób, przykładowo mówię, mnie rozdupcył Dziukens, jak wysłał nam klip z Rainbow Six, gdzie dumny był, dosłownie, kurde, klata tak wypięta do przodu, że ściany by mógł burzyć. A że zrobił Ace'a, zabił 4 i 3,5 minuty powtórki, gdzie siedzi w jednym pomieszczeniu. To chuj mi z takiego Ace'a. Kampiąc, to ja ci zrobię w kodzie Ace'a. I to 5 razy na mecz. Seba, siema! Witam. Mam nadzieję, że stream potrwa jeszcze długo. No właśnie, nie. Marcin Paw, co zrobić, żeby zmniejszyć opóźnienie w Call of Duty IW? Biega mi ciągle jakiś gość ma wyprzedzenie co do mnie. Widzisz, ja tego problemu nie mam w ogóle. I to już w ostatnich wielu kodach. Ostatnim kodem, gdzie miałem takie problemy, to był Black Ops 2, ale to tylko i wyłącznie nie z powodu połączenia, tylko i wyłącznie z powodu lag compensation bardzo, bardzo mocnego w tej grze, tak? To mnie denerwowało, ale to nie był powód połączenia. Ja tych problemów nie mam, więc ciężko mi jest często coś mądrego na ten temat powiedzieć. Co może akurat u mnie doprowadza, że nie mam problemu z połączeniem. To jest tak, po pierwsze oczywiście otworzenie wszelkich portów, tak? To jest chyba najważniejsze. Po drugie praktycznie nic, no. Więc więcej nie ma co dużo do powiedzenia, tak szczerze mówiąc, co do połączenia. Próbować oczywiście, jeżeli masz te problemy, jeżeli grasz też solo, tak? Bez jakichś ludzi w lobby z twojego teamu, to jest to naprawdę very strange. Bo przykładowo, tak jak już powiedziałeś, IW. Właśnie wczoraj też miałem tę rozmowę. Serwery w IW, BO3, w remasterze, w AW, w Ghostie są tymi samymi serwerami. To są te same skrzynki w tych samych piwnicach. Więc osoby, które, bo jest bardzo wiele osób, które twierdzą, w tym kodzie mam dupiate połączenie, w tym mam dobre. Jest to bardzo ciężki temat. Ponieważ mówię, to są te same serwery. Jedyne co się różni, to jest poziom lag compensation w danym Call of Duty i co jeszcze jest, to jest wbudowany lag w grę, tak? W kodzie gry jest taki wbudowany lag. On służy po to, aby właśnie, że tak powiem, sprawdzać to, co robi osoba i to, co ma się pokazać w grze. I to te liczby też są znane, tak? Tutaj teraz nie pamiętam tych liczb. W jednym kodzie jest to też wyżej ustawione, w jednym niżej. Więc taki minimalny lag, tam nie wiem, 120 milisekund czy cokolwiek, będziemy zawsze mieli, bo jest on w grze, tak? Nawet jeżeli gralibyśmy na botach, na własnym połączeniu, bez w ogóle połączenia z internetem, ten lag jest, bo to jest zbudowany w grę.
tak? To jest, że tak powiem, ten system sprawdzania, co kto robi, gdzie co leci. Ale jest to u wszystkich. Tak, ten lag compensation w danym Call of Duty i ten lag gry jest u wszystkich ten sam. Tu nie ma żadnych różnic, bo to jest w grze wbudowane i każdy ma tą samą grę. Więc to jest takie dziwne, z tym połączeniem, z tym wyprzedzeniem ciężko powiedzieć. Mówię, jeżeli grasz teraz z tymi trzema nowymi brońmi, to okej, bo tam są pewne problemy z hitmarkerami, tak, bardzo brutalne nawet. W Trek 50 zdecydowanie, to jest... No, tak brutalnie ma słabą hit detection ta broń, że to się w pale nie mieści. I mówię, ale na to będzie teraz... No nie wiem, czy w poniedziałek właśnie, bo nie wiem, kiedy spowiedź udostępnię. Jeżeli dzisiaj spowiedź już udostępnię jako film, to będzie w poniedziałek. To o tych nowych broniach, jeżeli dzisiaj nie zdążę, to będzie we wtorek. Tak to wygląda. Właśnie, że ten film też muszę dokończyć. Kurwa, dzisiaj do roboty dużo. Mówię, co o połączenia? Ciężko coś mądrego powiedzieć. Ja problemu z połączeniem miałem już kilka lat w Call of Duty, a mam średni internet, tak? Bardzo średni niemiecki internet, 50 na 10 megabitów, z wielkimi problemami w ogóle utrzymania tych 50 na 10 megabitów, z różnymi to najróżniejszymi spadkami i tak dalej, itp., itd., z problemem, z pingiem. I gra się okej. I dzięki Bogu też, jeżeli gram u kogoś przykładowo, to też nie mam problemu z połączeniem. Więc to jest to. Więc ciężko mi powiedzieć. Przede wszystkim otworzyć porty. Kostek, siema. Voxus, Marcin, Paw, to pewnie wina internetu. Seba, czy istnieje możliwość, byś częściej wrzucał filmy? Częściej? Kurwa, codziennie są. W tym tygodniu tylko dwa dni ominąłem. Seba, kurwa, come on. Codziennie puszczam. Już od tygodni. Come on. Lizek, Shemson. Marcin Baw, neta ma światłowód. No, to proszę, masz neta już 10 tysięcy razy lepszego niż ja. Ja mam zwykły, stary kabel 50 na 10 i to jeszcze... Jak nie kopniesz puszkę, to nie zadziała. czy ja gram w Rainbow Six Siege? Miałem przyjemność wytestowania tej gry, oglądałem bardzo dużo tej gry, kilka osób z klanu gra w tą grę. Ja nie mogę, ja próbowałem się przekonać do tej gry, był otwarty weekend, próbowałem wiele, wiele godzin i dostawałem co mecz wręcz pierdolca, nawet jeżeli mi dobry mecz poszedł, tak, nawet i ejsik poszedł, to tak czy inaczej ta gra doprowadzała mnie do nerwicy. Dlaczego? Znaczy nie tyle co nerwicy, do nudy. Dla mnie Rainbow Six jest tak brutalnie nudny, że się w pale nie mieści. Sam początek meczu, stawianie tych wszystkich, mówię, co druga ściana, tutaj, kurwa, łańcuch, znaczy drut kolczasty, tu to, tu tamto. I tak jak jesteś z tym gotowy, to jest jedyna akcja w meczu, to do tego momentu, aż zaczniesz strzelać, możesz pójść się wykąpać. Wykąpać, zjeść obiad. Tak, wiele ludzi próbuje udawać w tym czasie, że coś się dzieje i chodzi z jednego rogu do drugiego, ale patrzy się w ten sam spot. Więc mówię, i nie mogę powiedzieć, że nie sprawiało mi przyjemność dlatego, że źle mi wychodziło, tak? Bo wyniki miałem dobre. To jest to samo przykładowo co Counter-Strike. Ja w Countera 15 lat temu grałem bardzo, bardzo dużo, tak? Jeszcze CS 1.5, 1.6, CSS. Grałem bardzo, bardzo długi czas. I do dzisiaj, tak? CS-a mam, CSGO mam na PC-cie. I nie jestem w niego zły. Powiedzmy tak. W życiu co prawda nie wgram żadnego gameplayu, więc nawet nie wyskakujcie z tym. Nie ma szans. U mnie na kanale CS się nigdy nie znajdzie i koniec, kropka. Ale mam i potrafię w niego grać, tak? Wyniki mam niegłupie, jeżeli w ogóle gram, tak? Mam CS-a nawet na dwóch kontach. Znaczy dwa CS-y, tak? Dwa różne konto na Steamie i dwa różne CS-y. Nie, te gry nie są dla mnie. Po prostu to nie jest dla mnie. Nie ma szans. Te horo, siema. Marcin. Okej, okay, porty mam otwarte. Mize za... Może za dużo biegam. It's okay. Troszeczkę denerwuję.
Już bot wyczyścił, widzę z tego co... Seba, o której zawsze rozpoczynasz spowiedzi? O 12, punkt 12. X-Ray, siema, siema. Coraz więcej ludzi przychodzi, a akurat ja mam zamiar kończyć. Znaczy coraz więcej, się wymieniają ludzie. Jan Warhol, R6 jest trudny. No ale R6 jest trudny tylko i wyłącznie w momencie, jeżeli już przeciwnicy się do ciebie zbliżają. Do tego momentu jest po prostu spanie. Nie dla mnie. Dla mnie wszystkie gry, gdzie 90% czasu jest tylko czekanie i stanie, nie dla mnie. Mówię, są bardzo, bardzo brutalnie rzadko, ale bywają streamy i ludzie, którzy grają w ten sposób, którzy nie siedzą w tym pomieszczeniu, którego muszą pilnować i to w czwórkę, tylko mówią, okej, wybiegniemy i utniemy im drogę, zanim w ogóle dobiegną do tego pomieszczenia. I wtedy mi się to podoba. Wtedy mogę powiedzieć, okej, ten gość ma skilla, ten gość ma jaja, ten gość ma skilla. Bo nie siedzi w tym pomieszczeniu, gdzie jest najbezpieczniej, bo postawili 40 różnych pułapek po każdej stronie pomieszczenia, tylko wybiega i szuka pojedynku face to face. To jest gość z jajami. To jest gość, który potrafi grać i to jest gość z jajami. Koniec 99,99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 9
jeżeli będzie siedzieć przez następne 10 minut w jednym pomieszczeniu lub 5 minut w jednym pomieszczeniu i zmieniać tylko celuje w te miejsce i w te miejsce. I raz tu, raz tu, raz tu, raz tu, raz tu, raz tu. I to 5 minut! Raz tu, raz tu. Okej, okay, zmieńmy narożnik. Raz tu, raz tu, raz tu, raz tu. Wow! To wolę oglądać TV Mango. Ale wiadomo, po to są te gry, żeby zaraz nie było znowu płaczu. Żeby dla każdego coś dobrego, tak? Każdy ma inny styl gry, każdy woli coś innego i po to są te gry, żeby właśnie tym ludziom, którzy takiego stylu gry szukają, żeby też dla nich ta gra była. I to jest wszystko w 100% okej. Okay. I to jest wiadomo, że tym osobom przykładowo Quake albo COD się nie będzie podobał. Zdecydowanie. Bochniu! O, siema, Bochniu! Siema! Prezenter Mango, pierwsza klasa. Problem jest taki, że tak. Według mnie, myślałem, że wbudowałem wystarczająco, że tak powiem, satyry w to całe, tak? Od pierwszej do ostatniej sekundy próbowałem robić to żartobliwie, cały ten odcinek. I do wielu ludzi to nawet nie doszło, że to jest żart. Wielu ludzi myśli, że to jest na poważnie tak robione. No ale niech będzie. Huntaniverse, pokazywałeś, jak otwierałeś skrzynki i dostałeś Erada z Deatomizerem. Pomyślałem, że też go chcę. To wbiłem na IW skrzynki otworzyć. Pierwsza skrzynka i ten Erad mi wpadł. Ha, i very nice. Bardzo wielu ludziom wypada, bo jest to po prostu ten sama action i w tych takich sama skrzynkach jest duże prawdopodobieństwo tego dostania. Erdaram, czy jak zdobywa się Star Trek? W sensie? Gdzie, o co ty pytasz teraz? Do oczy? W IW nie masz. Więc nie wiem, do czego jest to pytanie. Tehoro, ten mix Chuckiego w tle, najlepszy jaki ma na kanale. A nawet go nie słyszę, wiesz, bo nie mam sławek. Zero CS-a, Eric. No, no. Angelika, witam jak życie. Siema, Angelika, długi czas cię nie było. It's okay, siema Bochniu. Po co ja to czytam? Kamox, czy grałeś w Rainbow Six Siege? Tak, grałem. Grałem i mój znajomy w to gra. Mój kolega z pracy, z byłej pracy w to gra. Grałem u niego już kilka razy, ale nie. I mówię, i jak są darmowe weekendy, to tak czy inaczej gram na konsoli wtedy. Na swojej konsoli, o to mi chodziło. On gra też na PS4. Tak jak ja. Mówię, u niego kilka razy, bo mnie próbuje przekonać, co u niego jestem, na piwko czy cokolwiek, wiadomo, tak, lub z liquidami do niego idę, a to mnie próbuje przekonać do tego, a problem jest taki, że... Nie! Nie mogę! Jeżeli próbuję ja grać tak, jak ja lubię FPS-y, czyli poruszając postać, tak, czyli po to jest ta funkcja w tej grze, aby ruszać nogami, typ, zapierdylać, jeżeli ja tak próbuję grać, to jestem jedyny. I cała trójka siedzi z tyłu i czeka. Nie mogę, nie mogę.
Jedyne, co mi sprawia, to jest w miarę atak, tak? Być po stronie atakującej, to w miarę masz przynajmniej ten movement w tej grze. Problem jest taki, że co? Wiesz z samego przodu, że wszyscy twoi przeciwnicy właśnie siedzą i kampią i czekają. I to jest to. No, please. Zadaniem jest w R6 po prostu być tym po stronie brojącej, być lepszym kamperem lub bardziej nieprzewidywalnym kamperem, a po stronie atakującej to jest bycie lepszym w przewidywaniu, gdzie będą pułapki i gdzie właśnie ludzie się skambią. Tak? I to jest... To nie dla mnie. W ogóle nie dla mnie. Nie ma szans. Próbowałem tyle razy się przekonać, tyle razy, bo wiem, że jest wielu ludzi, którzy tą grę lubi, tak? Jest kilku, że tak powiem, ludzi z mojego grona znajomych, z którymi mógłbym sobie pograć, tak? Czy tu chodzi o youtuberów, czy innych ludzi. Ale nie mogę się przekonać, po prostu nie potrafię się przekonać do tej gry, jakby mi mój kolega nie pokazywał. I tu jest też ten sam przykład, co tutaj wcześniej ktoś wspomniał, tak? Że ludzie twierdzą, ale ja nie kampię, ale ja to, ale tamto. I siedzisz, patrzysz, jak ta osoba gra i siedzi. I mówi, ale ja teraz czekam, bo wiem, że stamtąd przyjdzie. Bo słyszałem od garażu. No to jak słyszałeś, kurwa, od garażu, to tam kurwa biegnij! A nie, bo słyszał od garażu i kurwa, jak już Jezu, ja go mnie wkurwa z tym zdaniem zawsze. O! Idą od garażu. I chuj. I wtedy już masz takiego, jakby cegły w dupę, kurwa, jebciul na ziemię. Koniec. Nie mogę, nie mogę się przyzwyczaić, bez jaj. Mówię, dla tych, co się podoba, zdecydowanie super gra, wyśmienita, super, piękna, cudowna, zajebista, ale nie dla mnie. Po prostu nie dla mnie. Janwaro, ja ci powiem tak, R6 jest lepszy od CS-a. Już teraz powiem, nie jest lepszy. Dla graczy CS-a CS jest lepszy, dla graczy R6 jest R6 lepszy. Tyle. Jeśli chodzi o grafikę, dopracowanie, no i te stawianie duperele, ale jeśli chodzi o gameplay, no to jest inny. Kromka chleba jest bardzo dobry w R6, ale on sam mówi, że R6 jest po prostu wolny. No i każdy, kto jest, widzisz, i to jest, dlaczego Kromka to mówi. Bo Kromka, ja już to podkreślałem u mnie na kanale tysiące razy i znowu taka podlizucha. Ty, ja już robię więcej niż półtora godziny spowiedź. Ale się rozgadałem. Kończymy zaraz spowiedź. Ale Kromka, dlatego zawsze go lubiłem już od lat, tak? Jest dla mnie jednym z najbardziej szczerych ludzi na świecie, tak? W ogóle od fruwania z powodu swoich 100 tysięcy widzów, tak? Tak jak go znałem, jak miał 1500, tak jest dzisiaj, jak ma 100 tysięcy. I jest po prostu szczerym, brutalnie człowiekiem. I dlatego szczery człowiek też się przyzna do tego, dobra, kurwa, gram w tą grę, potrafię też grać w tą grę, ale ta gra jest po prostu bardzo stacjonarna i bardzo powolna. I to jest to. I dlatego też Kromka potrafi to powiedzieć. Wszyscy inni mają ten problem, którym gadaliśmy wcześniej. Potwierdzanie samego siebie, szukanie tego potwierdzenia, to i tamto, i każdy będzie twierdził, bo ta gra jest tak kurwa skillowa, jestem tak zajebisty w niej i tylko i wyłącznie biegam i raszuję i to i tamto i... Pokaż mi ten gameplay. Po stronie broniącej. Mówię, ale dla każdego coś dobrego. Bochniu, ja do tej pory mam bekę, jak sobie przypomnę. Era Adamczyk BO3, Sebape. No idioci, no już to wow. Twojej żony zajebiście rozpoczęło cały odcinek śmiechu. Teorowic. Nie Chucky, tylko Chucky. Dla mnie Chucky. Dla mnie to jest Chucky i koniec. I będzie Chucky. Wiesz czemu? Chuck Norris. To jest Chucky, bo rozpierdala system. Kamox, ja bym nie porównywał wcale R6 do CS-a ani do innej gry. I o to chodzi. Według mnie tak. COD jest inną grą, Battlefield jest inną grą, CS jest inną grą i R6 jest też inną grą. Co do prędkości, jedyną rzeczą, którą można porównać, to jest szybkość lub prędkość rozgrywki, tak? Ale trzeba też pamiętać, że chodzi o całkiem coś innego, całkiem inny obiektyw tej gry jest, każdej jednej. Tak, w kodzie jest to najszybszy z tych 4 FPS-ów, ale też o to chodzi. Chodzi o nabijanie streaków, o szybkie poruszanie się z punktu A na B i po prostu o bieganie, strzelanie, tak? To jest pomysł tej gry, bieganie, strzelanie. To samo co Quake, bieganie, strzelanie. Battlefield, większe mapy, przejmowanie, że tak powiem, większych obiektów, w większych ilościach ludzi i już, że tak powiem, troszeczkę wolniejsze, tak? Pojazdy to i tamto, czyli bardziej, że tak powiem, takie taktyczne, wojenne. Call of Duty typowy biegaj, strzelaj, Battlefield już troszkę więcej taktyczne, wojenne, mimo że troszkę brakuje takiego
i sportowego aspektu w Battlefieldzie, moim zdaniem, moje zdanie, o tym mówię, bo zaraz znowu będzie płacz, so, Rainbow Six lub CS. Najpierw CS, co do prędkości gry, znowu wolniejsze, w CS-ie zdecydowanie bardzo wielki procent oczywiście skill, tak czy inaczej jak w każdej z tej gry, nie jesteś w stanie grać tego sposobu w daną grę, jeżeli skilla nie masz, tak? Czy to jest COD, czy to jest Battlefield, czy to jest Rainbow Six, czy to jest CS. Bez skilla daleko nie zajdziesz, tak? Będziesz ginął, darmowe KD, darmowe wyniki, zero streaków i to i tamto. W każdej jednej z tej gier. Tylko tempo się różni. I tak, w CS-ie... Mówię, 15 lat temu się grał całkowicie inaczej jeszcze w CS-a niż teraz, tak? Nawet nie 15 lat temu. Wiele ludzi, które dużo czasu spędziło na CSS albo CS 1.6, które dużo w to grało, to samemu przyzna, że bardzo wiele grało się przykładowo w coś w stylu Team Deathmatch i się biegało. Że to nie Cytadele czy inne pierdoły, się biegało i się strzelało. Kampienie wtedy było czymś złym. W dzisiejszych czasach w co się gra w CS-a? Praktycznie tylko i wyłącznie podkładanie bomby. Tak? Żeby mieć strefę, którą można pilnować. Tak? I to jest to. Rozrywka w CS-ie kiedyś była o wiele szybsza, teraz już coraz wolniejsza się robi. Ale tak czy inaczej nie zmienia to faktu, że trzeba mieć dużo skilla, aby też ogarniać tego CS-a, tak? Mówię, ja gram w CS-a od czasu do czasu tak dla jaj i nie wychodzi mi to do dzisiaj źle, tak? Ale dobra, kiedyś grałem bardzo dużo, może dlatego. I don't know, ale nie wychodzi mi to źle, tak? Nie chcę tu powiedzieć, że po prostu trafiam na słabych graczy czy cokolwiek. Po prostu wychodzi mi okej. Mówię, są dobre mecze, są złe mecze. I w Rainbow Six to samo, jest całkowicie inne tempo gry. No i moim zdaniem najpowolniejsze z tych wszystkich. Bo naprawdę po stronie brojącej, chociaż i w CS co do tempa, no nie wiem, które jest wolniejsze, szczerze mówiąc, nie mogę tak się wypowiedzieć. W to grałem wystarczająco i to dla mnie jest za powolne, ale to dla mnie. Ja wolę te szybkie FPS-y, mówię, Quake, Call of Duty, to jest to, co mnie podnieca, tak? It's okay, ja też lubię Koda i BF-a, ale po prostu wolę Koda, ale BF też jest super grą. No i to mi się podoba, ja jestem tego samego zdania. Według mnie Battlefield jest bardzo dobrą grą, nawet wyśmienitą, bo jest naprawdę bardzo upornie i wielko zrobiona, tak? Naprawdę taka wielka, to jest naprawdę gigantyczna gra Battlefield co roku, znaczy co roku, co wychodzi nowa część. Naprawdę sporo w tych grach jest, tak? Te olbrzymie mapy, te pojazdy, naprawdę bardzo wiele ta gra oferuje. Ale po prostu mi styl tej gry nie odpowiada, tak? Właśnie te pojazdy i właśnie te wielkie mapy. Tutaj właśnie wczoraj rozmawiałem z pewnym youtuberem i mi bardzo mocno polecił przykładowo zagranie w Gołębie. I don't know, ale być może dam się przekonać i może pyknę sobie z tą osobą kiedyś jakiś materiał, może powstanie, I don't know, w te Gołębie, bo niby jest bardziej koncentracja na jednej strefie mapy, co bardziej, że tak powiem, trochę przyspiesza rozrywkę. Okej, spróbuję. Snake Eye, czy jest tak, że z Koda na Koda masz coraz większe oczekiwanie, a potem się rozczarowujesz? Nie. Ani trochę. U mnie nie, według mnie, mówię, 90% narzekania w internecie, to już dzisiaj bardzo dużo na ten temat gadaliśmy, a chcę powoli kończyć. To jest szukanie dziury w całym. Według mnie każdy Kod dosłownie oferuje to, co obiecuje już po samym trailerze w pewnej części, tak? Ludzie... Było MW2, MW3, Black Ops 2 i tak dalej, itp. itd. Ludzie cały czas wyzywali, kłócili się i hejt, jak nie wiadomo co, olbrzymia fala hejtu, że podgrzewany placek, co roku było to. Sechlema powiedział, okej, my mamy jeszcze trochę, że tak powiem, jaj w spodniach, ubierzemy tą metalową rękawiczkę i teraz wszystkim osobom, które od ostatnich 4 lat marudzą, że podgrzewany kotlet, pierdolniemy płaskiego z metalowej rękawiczki w pysk. I to zrobili. Dali im AW. Podgrzany kotlet nie szło powiedzieć nawet w najmniejszym stopniu. Wszystko się w grze zmieniło. System broni, system movementu, mapy, system... Budowa map, tak? Całkowicie się zmieniło. I co? O kurwa. Niepodgrzany kotlet to jednak taki nie jest kot. I ciul, zaczęło się zmieniać. Ta cała łódka zaczęła płynąć w drugim kierunku. To już nie jest Call of Duty. To już nie jest Call of Duty. I znowu, teraz 3 lata z rzędu, to już nie jest Call of Duty, to nie ma z kodem nic do czynienia. Kod 4 to prawdziwy, jedyny Call of Duty, wyszedł kod 4. Proszę bardzo, Raven Software powiedział, haha, chcecie? Metalowa rękawiczka? Yep! To macie koda 4. I co? Kod 4 to nie ten sam feeling, kod 4 się nie sprzedaje, kod 4 nie jest grana, kod 4 to zjebane, kod 4 kampienie, kod 4 to, kod 4 tamto. Okej! Okay.
I znowu powracamy do czasów Sledgehama, tak? Do tej firmy, która już nam 3 lata temu dała płaskiego w pysk. To nie jest Call of Duty, kod 4 nie, to nie ten sam feeling, my chcemy starego koda, takiego bardziej typowego Call of Duty, takiego prawdziwego back to the rules, ale nie remastera. Okej, okay, no problem, kod 2, kod 3 był druga wojna światowa? Okej, okay. Metalowa rękawiczka? Pysk, to macie WW2. Zobaczymy, co teraz będzie. Już są, już są. O, to mi przypomina WAW. To mi przypomina za bardzo koda trójkę. I już są te gadaniny. Więc, come on. Wystarczy wejść teraz na Reddita i popatrzeć na posty związane z WW2. Albo na Facebooku jeszcze lepiej. Na Facebooku jeszcze o wiele większa ilość komentarzy jest niż na Charlie Intel. Lub na Reddicie, o. Radzicie też dobrze, ale na Facebooku. Popatrzcie na posty związane z WW2 i poczytać komentarze. Jakbym czytał komentarze sprzed 4-5 lat, które były z MW3BO2. To jest to. Mówię, ja Sledgehama, mimo że jestem fanem najbardziej co do Call of Duty firmy Treyarch, tak? Zdecydowanie. Co do firmy samej w sobie, co do ludzi, którzy za nią stoją, co do pomysłów, zdecydowanie jestem fanem Treyarch. Ale muszę powiedzieć, że Sledgehama jest w międzyczasie bardzo, bardzo, bardzo blisko do tego Treyarcha. Dlaczego? Bo właśnie mają te jaja. Sledgehama to jest ten producent, co do Call of Duty, który ma te jaja właśnie wzięcia, zabrania tej metalowej rękawiczki i przyjebania tym wszystkim hejterom tak prosto, bogato w pysk. Tak BUM! Podgrzewany kotlet. Jep! To masz niepodgrzany kotlet. To już nie jest Call of Duty. Yeah. No to jest Sledgehama i to mi się podoba. To są Sledgehama. Ta nazwa pasuje jak ta lala. Very nice. No przecież mówię, że idioci nie rozróżniają pierwszej wojny od drugiej wojny. No. Snake Eye, jak byłbyś odpowiedzialny za zrobienie koda, to jaki on by był, w jakich czasach, jakie bronie, jakie mapy, co by było? Twój wymarzony kod. Snake, jest u mnie na kanale materiał chyba 20 albo 30 minutowy, gdzie właśnie dosłownie te pytanie obrabiam. I to jeszcze przed premierą WW2. Żeby nie było. Przed premierą WW2. I już zobaczysz pewne, że tak powiem, pewne rzeczy, które się nawet pokrywają, a pewne nie. Mam materiał, jakie chciałbym mieć WW2 samo w sobie po premierze, ale mam też materiał, który jest wcześniej moje wymarzone COD i tam właśnie mówię dosłownie, jakie bronie, jaki czas, jakie mapy, wszystko dosłownie. A chcę powoli kończyć, bo dochodzimy do 2 godzin, miało być 1,5. Somer, nie dogodzisz nikomu, dokładnie. Maciek Szlapa, mam nadzieję, że WW2 kill... co? Kill z rączki będzie na jednego hita. Nie! Proszę, nie! Nie, Maciek, nie! To jest jedno z najlepszych rzeczy, które usunęli w Call of Duty. Nie! Zabijanie z broni, pięści czy noża, nie, nie ma być na hita, nigdy. Panik, knajpy są fuj. I potem cię ludzie, którzy nie mogą cię zabić bronią, bo są za słabi i nie potrafią cię wycelować, będą cię nożować. Nie, fuj. Bardzo bebe. Widocznie nie wiem, czy widocznie nie pamiętasz czasów MW2, MW3. MW2 najgorzej. Komando. O Chryste, panie. Aż mi ciarki przeszły. O Chryste, panie. Nigdy w życiu. To było jedno z najlepszych rzeczy, jaką zrobili. Usunięcie panic knife'ów. O Jezus, Maria. O Jezus. Oho. To nie robi sensu, jeżeli ty wybiegasz z gościem jeden na jednego w grze, w której chodzi o bieganie i strzelanie, wybiegasz jeden na jednego i on zamiast robić to, co w tej grze powinno się robić, czyli strzelać, po prostu cię nożuje, bo może zabić cię na hita w każdej innej sytuacji, gdzie się ciebie po prostu wystraszy, dlatego też ma to nazwę Panic Knife, tak, że w sytuacjach, gdzie ty wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia i trafiasz tam na gościa, który też przebiegał przez to pomieszczenie, to od razu Panic Knife'y. Come on! To jest gra FPS. First Person Shooter. Shooter.
Nie, nożer. O nie, zdecydowanie nie. Ja jestem zdecydowanie 100% przeciwko. It's okay, ale ja wiem, że BF jest w pierwszej, a w kod drugi będzie w drugiej. Tylko mnie to wkurwia, bo ludzie pierdolą o tym bez sensu. Infinite Ward skończył się na MW3 jak dla mnie. Też wtedy bardzo wiele ludzi odeszło później, tak? Przy nowym kodzie. Snake Eye, no, bo zgapiają od siebie obie gry. A gdzie zgapiają? Jeżeli jest temat... Na ten temat też mam materiał na kanale. Jeżeli przykładowo tak, ktoś powie, że Bagnet, to już mam materiał, musi sobie obejrzeć Snake bez jaja, materiał na ten temat właśnie, że Call of Duty zgapia od Battlefielda. Jeżeli tak, Call of Duty przykładowo zgapiałoby Bagnet, tak, na broni, od Battlefielda, to znaczy, że Battlefield zgabił to, ale od Call of Duty World at War. Bo Call of Duty miało to pierwsze. I bardzo wiele innych rzeczy, gdzie ludzie po stronie Battlefielda twierdzą, że Call of Duty teraz to kopiuje, to Call of Duty już to miało pierwsze. Bardzo wiele rzeczy. Ja właśnie kilka takich argumentów najczęściej branych mam w materiale. Polecam. Ale to, że tam po części się zwraca na to uwagę, co się sprzedaje, to jest też wiadome. Oczywiste. Summer, mi najbardziej pasowały Call of Duty w czasach modern. Mówię, mi osobiście leciutka przyszłość. Czasy teraźniejsze, leciutka przyszłość. Żeby otworzyć producentom możliwość używania fantazji i bycia kreatywnym. Żeby się nie ograniczać do tego, co musi być, bo jest. Maciek Szlaba, dlaczego niby? Już powiedziałem, Snake Eye, dla mnie najlepsze kody w multiplayer to MW1, MW2, BO1. MW1 teraz masz. Remaster. MW2, no mówię, to dla MW2 One Man Army. Tu by system działania snajperek zdecydowanie musiałby się zmienić. Bo ja na dzień dzisiejszy włączam MW2 i robię no-scope'a across the map. Od razu. Ruszam się tylko gdzieś na mapie, żebym miał ten widok na drugą stronę mapy i robię... to jest bez sensu. I komando oczywiście. Komando w MW2 to była tragedia. BO1 bardzo dobry kod był. W BO1 muszę powiedzieć, naprawdę jest mało rzeczy, które można w BO1 narzekać. Dla mnie osobiście, tak? BO1 naprawdę jest... Gdzie w MW2, mówię, są rzeczy, które mnie denerwowały, mimo że grało mi się wtedy wyśmienicie. MW3 też grało mi się wyśmienicie, super czasy, przede wszystkim PL Elitarni Klan zdecydowanie wyśmienite czasy MW3, ale znajdzie się jednak kilka rzeczy, które były bardzo problematyczne. To może powiedzieć, na BO1 jest to jakby najmniej narzekania, które mógłbym znaleźć, tak? Black Ops 2 też, very, very good. Ja też bym nie chciał na jeden hit z kolby albo z noża. Jedynie to jak jest, że w plecy na kamperów. Dokładnie. Dokładnie taka funkcjonowała. Seba, bez sensu takie coś było w Killzone. Zjebanie z noża, zabijanie z noża na kita. Dokładnie, bez sensu. Widzisz, nie jestem tutaj sam. Maciek, nie jestem sam. Większość i też z osób, które ja znam, jak wtedy było wiadomo, że... Nie pamiętam, w którym kodzie już nawet jako chyba w BO3, czy w którym to było, że panik knife'ów nie będzie. To była jak wielka dyskoteka, stary. Wszyscy się cieszyliśmy, jak szaleni. Dla mnie najlepszy BO2. No i ładnie. Seba, albo BO1. Też ładnie. Snake Eye, BO1, MW2, MW1, najlepsze kody. To już czytałem. Jan Warhoł, ale BO1 jest trudny. Może po części jest, no. Ale niektóre striki bardzo, bardzo w sercu jeszcze i w pamięci wiszą. I sama w sobie gra. Nie jest może najmocniejsza pod względem graficznym, ale naprawdę bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny FPS. Sharon96, ja strasznie długo siedziałem na MW2, bo słaby komp i nagle zrobiłem przeskok na AW i to był szok. Ale dałem radę się przestawić i od AW kupuję już wszystko. Jan Warho, stary, a ja dopiero od półtorej tygodnia siedzę na pierwszym kompie. I dopiero teraz będę grał w stare kody i kupuję nowego. A teraz trochę jest problem taki, że jeżeli teraz będziesz grał w stare kody, to możesz dostać trochę złe światło na te Call of Duty. Po pierwsze, bo mamy całkowicie inną generację graczy, tą właśnie bardziej stacjonarną. A po drugie, bo w starych kodach nie ma już wsparcia, to znaczy, że będziesz często trafiał na cheaterów. Snake Eye, czy denerwuje cię to, że robią remastery zamiast robić nowe pomysły na gry? Ja jestem zdecydowanie, już dzisiaj mówiłem to kilka razy, zdecydowanie przeciwnikiem jakichkolwiek remasterów. Moim zdaniem wszelkie te miliony lub setki tysięcy pieniędzy, które idą na remastera,
powinny wylądować w grze pełnej, tak? Przykładowo teraz IW. Lepiej dać do IW, zdać za darmo przykładowo Season Pass lub grę za 10 dolców mniej na rynek wypuścić. Albo, chociaż nie, to wtedy by wyszedł hejt, że producent wiedział, że gra się nie sprzeda, dlatego zrobił ją taniej. Wtedy to tak by było odwracane. Nie dlatego, że mają dobre serce. I to jest ten problem. Nawet ten argument, tak? Odpuściliby se remastera i wydali ten hajs tylko i wyłącznie na to, aby dać je tak jakby graczom. Czyli robiąc DLC za darmo, Season Passy za darmo, dając jeszcze coś dodatkowego za darmo, to automatycznie by to na internecie oznaczało, że robią to tylko i wyłącznie po to, bo gra w innym przypadku nie miałaby graczy. I to jest to. Takie są czasy. Macie klapa. No nie wiem. Wiem, ale jakoś brakuje mi tego. Mi zdecydowanie nie. Sama.pl. A WW2 będą pieseły czy coś w tym stylu. Była pogłoska, ponieważ w jednym z gameplay w tle było słychać głos lub w trailerze, że Dogs Inbound, Enemy Dog Inbound, czy Dogs Inbound, czy coś w tym stylu, ale jak na razie zero jakiegokolwiek potwierdzenia w tym kierunku i na to w ogóle nie wygląda. Ja bym chciał. Pace, siema Pingwin, jak dla mnie najlepsze kody BO1, GH, a co Ghost, a co do noży, to wolę, by można było zabijać od przodu, boku i od dupy, nie na hita. Lub przynajmniej nie bronią, tak? Jeżeli masz nóż specjalnie jako zapasowa broń i zmieniasz na ten nóż, to tak, to teraz też tak mamy. Ale nie, że biegniesz z bronią i robisz panic knife'a, czyli to obojętnie, czy uderzasz teraz pięścią, czy panic knife'a wcześniej nożem z drugiej ręki, to jest bez sensu. Jan Warho, ja to wiem, ale ja gram po prostu dla frajdy. Wczoraj odpaliłem pierwszy raz BFA Bad Company 2. Cudo. Snake Eye, czym się różni gameplay w starym MW1 od tego w MW2, w MW1 Remaster? Nie tyle co gameplay, bo gra się mocno zmieniła, przynajmniej na początku jak wyszedł ten remaster, był dosłownie kopią 1:1 starego, oprócz tam kilku dźwięków. Dźwięk trochę zmienili, chcieli nowszy zrobić, ale się nie przyjął, tutaj ludzie dużo narzekali. I ludzie bardzo mocno narzekali. Na początku chcieli, żeby remaster był identyczny, taki jaki był oryginalny K4, taki wyszedł, to ludziom się bardzo nie spodobało. Później wyszedł taki jeden wielki, pierwszy, olbrzymi patch do remastera. Zmieniło to kilka rzeczy w grze, kilka systemów, tak jakby pozmieniano, jak to działa. I ludzie wielce szczęśliwi nagle. Przy czym znowu druga część ludzi stwierdziła, to już nie jest K4 znowu. Tak? Mimo to K4 bardzo mocno trzyma się jeszcze oryginału. Jedyne co się zmieniło i to zmienia brutalnie grę samą w sobie, to jest generacja graczy. Rodzaj, jak ludzie grają w tego koda. Na remasterze masz tylko i wyłącznie stacjonarny. Mówię, kod 4 to jest praktycznie Tower Defense. To nie jest już Call of Duty, to nie jest już FPS, to jest Tower Defense. Ty jesteś w tym teamie, który się porusza po mapie danymi ścieżkami, tak? Free lane, design i tak dalej. A przeciwna drużyna to jest po prostu jest ci, co grają te prawdziwe tower defense i stoją na jakichś miejscach i celują w te przejścia. No. It's okay. Maciek, to sobie zagraj w jakiegoś starszego koda, bo wy WW2 psa bagnetem chyba nie będzie. Z noża na hita. Co? What? Przynajmniej mam taką nadzieję, ja też. Snake Eye, czy warto kupić w oddzielnym pudełku MW1 Remaster? Dla mnie osobiście moim zdaniem nie, ale są też ludzie, którzy twierdzą, że tak. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem remaster w ogóle się nie opłaca. Czy to kupując jako Legacy Edition do IW, czy to kupując osobno, u mnie się remaster w ogóle nie przyjmuje z powodu tego, że nie da się w niego grać. Po prostu nie da się w niego normalnie grać. Chyba, że typowo lubisz game battles, lubisz grać bardziej ligowo, to tak. Ale jeżeli chcesz grać na multi, to nie. Jeżeli multi, to nie. Jeżeli masz zamiar grać bardziej e-sportowo, to tak. Camp of Duty. Jan Warhol w goście i remasterze też. Niestety. Turtus, to jest gameplay na żywo, czy go nagrałeś? To w spowiedzi co tydzień. Widzę, że nie jesteś jeszcze obeznany z tym kanałem. Pingwin na spowiedzi. Jest to seria co niedzielę, która zaczyna się o godzinie 12 i trwa około 1,5 godziny. Dzisiaj niestety już ponad 2, zaraz będziemy kończyć, właśnie dlatego się staram trochę spieszyć. Jest to seria, w której odpowiadam na wszelkie komentarze, które ludzie piszą pod ostatnim odcinkiem, plus na wszystkie komentarze w streamie samym w sobie. I są to gameplaye nagrane w ostatnim tygodniu, żebym właśnie mógł się koncentrować w 100% na czacie.
I nie są to segregowane gameplaye, tak? Więc niekoniecznie są to gameplaye teraz moje jakieś najlepsze, super wynikami, nuklearami czy cokolwiek, tylko są to po prostu właśnie, to jest taki dzień w tygodniu, że nazywa się też to spowiedź, gdzie odpowiadam na komentarze i też są takie, że tak powiem, szczere gameplaye, tak? Gdzie po prostu raz są lepsze, a raz gorsze. Tak jak to w życiu bywa. Yo, tak funkcjonują spowiedzi. Czekaj, niech zrobią w WW2, jak stoisz 3 sekundy w jednym miejscu, to giniesz. Spowoduje to, że ludzie nie będą kampić. Byłbym za. Seba, Boże, jak ja nienawidzę kamperów. Ja też nie. It's okay, Turtus, nagrane. Seba.pl, zepsuli MWR, nie da się grać. Ale to gracze. Moim zdaniem największym problemem w Call of Duty ogólnie to są gracze. Mike Siemiuk, dzięki za fajną spowiedź. Spadam. Zająć się dziećmi, pozdrawiam i na razie ją. Na razie, Mike. Dzięki wielkie. Czym się ramy. I teraz też do wszystkich... O! Triple... Nie, no Triple. Pod koniec spowiedzi jest najwięcej ludzi. Jak zawsze. Może przestawię spowiedź z 12 na drugą. Bez jaj. Albo na pierwszą. Maciek, jestem dość nowym widzem, ale mogę... mega cię szanuję i masz mega dobre zdanie na jakikolwiek temat, każdy odcinek w ogóle. Dzięki wielkie. Wielu ludzi się zawsze ze mną nie zgadza i zawsze wielkie kłótnie są. I to jest też ale wielkim moim problemem u mnie na kanale. Dlaczego mój kanał nie rośnie od 4,5 lat? Bo nie mam tej opinii, której chcą widzowie. Snegaj, w którym filmie powiedziałeś, że kazali im biegać, a nie kampić? W którym filmie powiedziałeś, że kazali im biegać, a nie kampić? E3. W którymś? A w którymś? Tak, tak masz. Ja miałem już kiedyś coś do czynienia z Gamescomem, tak? I to był wtedy właśnie Black Ops 2. I, że tak powiem, byłem samemu świadkiem. Do tego przykładowo byłem też na... to był Black Ops 2? Nie, Black Ops 2, co ja dupcę? Na Black Ops 2 byłem, sorry, na Black Ops 2 byłem w Berlinie na takim evencie, gdzie można było kilka godzin przed premierą już grać. To tam przykładowo już też było to samo. Siadałeś przy stole i ci było klepane w plecy i mówione, tylko staraj się grać ładnie. Staraj się publikum dać show, o coś w tym stylu, tak? I to samo jest zrobione właśnie na E3 i na wszystkich innych targach. Chodzi o to, że wszystkie te gameplaye, które potem będą wyciekane, nie mają ludzi, że tak powiem, już na ten hejt naprowadzać, tak? Gdzie ludzie, o kurwa, zobacz, już teraz jest tyle kampienia, a jeszcze nawet ta gra nie wyszła. I to jest rzeczą normalną. Kiedyś też jakiś youtuber, nie pamiętam kto to był, jakiś z większych, nie Nightshot, chociaż nie wiem, czy nie Nightshot, się wypowiadał właśnie na ten temat. Że na jakichś tam targach właśnie i tak dalej się wypowiadał, jak to właśnie funkcjonuje. I też podkreślał, tak, ale wiadomo, że w miły sposób do swoich widzów, tak, że musicie to trochę zrozumieć, że na takiej imprezie i tak dalej nie mogę też testować wszystkiego tak, jak wy chcecie, bo są pewne oczekiwania, które ja muszę spełnić i bla, bla, bla. Mówię, ja to wiem z takiego eventu w Berlinie. Mam nawet podpisy co do Black Ops 2 od jednego z producentów Black Opsa 2, czyli od kogoś z Treyarchu. Mam plakaty z ich podpisami. Yeah! Zbyszek powiedział, Ghost to moje Call of Duty. No w dzisiejszych czasach nie, to jest niestety za bardzo stacjonarne. Seba.pl, a może na 20? Nie, to za późno. Turtus, kiedy klanówka? Nigdy. Trzeba było najpierw mieć jakiś skład do klanówek. Ja mam klan, który jest otwarty dla moich widzów i każdy do tego klanu może dojść, więc... Nie będę takim klanem reprezentował jakichś klanówek, bo nie robi to w ogóle sensu. Zero zgrania, zero treningu, zero nic. Tylko po to, żeby co? Żeby ktoś miał frajdę i lepsze uczucie samego siebie? Nieee! Pace, takie pytanko. Gdybyś miał wybrać jedną broń z jakiegokolwiek koda, która by była dostępna dla ciebie w najnowszym, to jaka by była broń? MSMC. Kocham. Bo moja Honey Badger. Honey Badger w Ghostie akurat właśnie trochę overused. Ja zdecydowanie, moja ulubiona broń chyba w kodzie, a najbardziej z charakterem, którą lubiłem, to było MSMC. Bez jaj. Triple X. Ja mam problemy z internetem i ostatnio nie mogłem oglądać spowiedzi na żywo, tylko później musiałem lecieć na pakiecie internetowym w telefonie. What the fuck? Obejrzeć 2 godziny spowiedzi na pakiecie to trochę szkoda.
It's okay, ale masz wiernych widzów, którzy szanują twoje każdego zdanie. I to jest to, właśnie mówię, jest planowany materiał z pewnym youtuberem, gdzie niby według YouTube'a od 3 lat już mamy beef i hate i dramę, chociaż nic z tego nie ma, tak? Już się widzieliśmy na żywo i nic takiego nie ma. Ale właśnie boimy się nagrać razem materiał i zrobić jakieś fajne rzeczy z powodu na naszą właśnie społeczność, tak? I na jego, i na naszą. Że będzie właśnie szukanie tego po tym stresu, tak? Tej dramy. No ale mówię, wczoraj gadaliśmy 3 godziny. I kilka rozwiązań znaleźliśmy. Summer, Wanderhaar. Nie od Wanderhaara. Mam od... Kurwa, właśnie nie pamiętam, dlatego nie chciałem powiedzieć przed chwilą kto. Nie pamiętam, jak się nazywa. Snake Eye, myślisz, że po WW2 wrócą do przyszłości, czy przeszłości? Będzie nadal. Mam nadzieję, że wrócą do bardziej realii Modern Warfare. Bardziej takie dzisiejsze czasy z lekką przyszłością. Mam taką nadzieję. Nie będę mówił, co sądzę, co będzie, tylko co mam nadzieję, że będzie, tak? Że mówię, takie dzisiejsze czasy z leciutką przyszłością. Powiedzmy, teraz mamy 2017, to 2020. Dlaczego? Bo daje to te pole do popisu fantazji, tak? Mogą powiedzieć, okej. Ta broń dzisiaj jest tak i tak, ale według mnie z takim i takim celownikiem lub takim i takim czymś byłaby lepsza. Z leciutką przyszłością można to zrobić. Trzymając się dzisiejszej teraźności, musimy ją robić taka, jaka jest. Trzymając się przeszłości, musimy robić bronie takie, jakie były. A za daleka przyszłość znowu odgania ludzi, tak? Mimo, że mówię, w IW jest przyszłość, kosmos, a kosmosu w grze nie widzimy w ogóle, grając w multiplayera. Biegamy po normalnych, najnormalniejszych Call of Duty mapach. Budynki są, domy są, trawa jest, drzewa są. Ale okej. Okay. Triple X, faktycznie może rób Penguin spowiedzi trochę później. Seba.pl, a Quake Champion ma duże wymagania? Musiałbyś sprawdzić. Nie chcę powiedzieć, jakie my wymagania. U mnie działa wyśmienicie. U mnie działa Quake Champions tak pomiędzy, powiedzmy, 180 a 300 klatek na ultra. Zależy, ile się w grze dzieje. Ale ja też mam peceta. Więc sprawdź lepiej. Sprawdź, nie będę tutaj nic się wypowiadał, bo nie mam porównania. Nie zwracałem uwagi, tak? Wiedziałem, że u mnie działa i tyle. Summer, modern, Summer, jak dla mnie, Summer, XD, Snake Eye. Co uważasz o padach Aim Controllers, Smart Trigger itp? Ja rozdaję pady od Aim Controllers, ja współpracuję od Aim Controllers, z Aim Controllers, ale żeby zaraz nie było poza YouTube'em. Moja współpraca z Aim Controllers nie polega na reklamowaniu Aim Controllers, nie polega na postowaniu czegokolwiek od Aim Controllers, nie polega na rozdawaniu tych padów, nie polega na robieniu czegokolwiek w imieniu Aim Controllers związanego z fanpage'ami, z YouTube'em, czymkolwiek. W moim imieniu. Moja współpraca z Aim Controllers polega na robieniu czegoś w ich imieniu, w ogóle niezwiązane z moim Penguin.pl, Kamilem czy czymkolwiek. To jest coś po prostu, że tak powiem, dzięki znajomości mojego moich kilku języków po prostu jestem przydatny w kilku różnych, że tak powiem, rzeczach, do tego, że mam swoją firmę graficzną. Firmę graficzną! To na tym polega współpraca, tak? Co się nic nie wiąże z moim kanałem. I pady, które ja rozdaję przykładowo od Aim Controllers, tak jak w chwili obecnej teraz na fanpage'u, to są pady, które dostaję ja za wykonaną pracę, bo powiedziałem, że zamiast pieniędzy wolę mieć te pady, aby je rozdać na kanale. Rozumiecie, o co chodzi? One nie są mi dawane po to, bym je rozdawał, one nie są... Ja je mogę wszystkie dostawać i trzymać je w szufladzie. I nigdy nawet nie wspomnieć, że jakikolwiek dostałem. Żeby nie było. Co ja uważam? W dzisiejszych Call of Duty uważam, że łopatki po prostu, no... prawie, że potrzebna rzecz, tak? Bardzo ułatwiająca dla ludzi, którzy może skoków nie ogarniają. Dla wszystkich innych może niekoniecznie, ponieważ samemu w klanie mam ludzi, którzy grają albo na claw, albo na bumper jumper i oni w ogóle aima nie potrzebują, a nabijają nukleary, aż się srać chce. Więc to jest zależy od tego, od skilla gracza, tak? Słabszemu graczu zawsze, lub graczowi zawsze taki pad pomoże w skakaniu i w tym ogarnięciu skakania plus strzelania jednocześnie. To zdecydowanie. Co do smart triggerów, jasne. Do semi-autobroni zdecydowanie. Bardzo dobra rzecz. Czego ja, ale akurat nie akceptuję i tego dzięki Bogu Aim nie robi, bo tutaj ja bym miał pewien problem.
wtedy z tą firmą, to jest modowania w stylu Jitta modding, tak, czyli no nie będę tutaj za bardzo wchodził w głębokość, bo zaraz pełno ludzi będzie znowu googlowało i szukało, jak może w kolejny sposób oszukiwać w Call of Duty, tak. Ale wiemy, jakie są problemy, tak? Co można, w jaki sposób pady modyfikować, żeby mieć przewagę w grze. I to jest to. Łopatki, smart triggery, smart bumpery i takie rzeczy zdecydowanie na tak. Były już też nie raz oficjalnie, że tak powiem, legalne w turniejach oficjalnych MLG i tak dalej. Więc jeżeli tacy wielcy organizatorzy nie mają nic przeciwko, to ja tym bardziej nie. Czy w WW2 będą skrzynki? Bo jakoś nie słyszałem. Tak, w WW2 będą skrzynki i będą też w pewnym sensie warianty broni. Ale, i tutaj jest bardzo wielkie ale, tylko i wyłącznie warianty w postaci kosmetycznej. Wszystkie warianty jakiejś broni będą miały identyczne statystyki, identyczne statystyki jak standardowa wersja tej broni. Kapisz? Kapisz. Czyli inaczej niż w BO3, chociaż w BO3 nawet nie mamy wariantów samych sobie, są po prostu inne bronie, ale nie tak jak w IW lub w AW lub cokolwiek, tak, że mamy warianty, które jeden jest lepszy, jeden gorszy. Tylko wszystkie warianty nie mają żadnego wpływu na statystyki tej broni. Żeby nie było. Janwaro, it's okay, smutne, bo klasa była super, poza kilkoma osobami. Jaka klasa? Snegaj, czy twoim zdaniem headquarters WW2 nie będzie denerwujące za każdym razem przed rundą łazić po poligonie? Chyba, że będzie dało się to pominąć. Zobacz, Snake, musiałbyś naprawdę ostatnie 2 tygodnie mojego kanału obejrzeć. Mam materiał, gdzie dosłownie ten temat też obrabiam. I gdzie właśnie patrzę, że tak powiem, bardziej negatywnie na całe te headquarters. Z tego powodu, że fajnie dużo bajerów, to z prestiżowaniem przed oczami innych, to, że będzie strefa dla prestiżów, to, że będą te skrzynki tam otwierane, to, że będziemy wszystko robić praktycznie tam, nasze klasy edytować, że będzie strzelnica dla więcej niż jednej osoby naraz, to, że będzie tryb 1-1 i tysiące różnych rzeczy. Problem w tym, że ile to się będzie wczytywało pomiędzy meczami, czy będzie się to wczytywało pomiędzy meczami, czy naprawdę, żeby wszystko zrobić, zedytować klasę, zedytować nasz emblemat, zedytować naszą wizytówkę, za każdym razem będziemy musieli podchodzić do innego miejsca, a jeżeli jeszcze będziemy chcieli zrobić prestiż i szybko sobie zedytować nasze klasy, czy zdążymy w ogóle to zrobić w przeciągu przerwy między meczami? Mówię, zrobiłem na ten temat materiał. W ostatnich dniach on był na kanale. Seba, a WW2 będą aim kontrolery potrzebne, czy do czegoś się przydadzą? Przydadzą się do dropshotów i tak czy inaczej do skakania. Wiemy po starych Call of Duty typu Ghost i typu innych Call of Duty, że podskakiwanie, podczas gdy ktoś nas strzela, lub dropshotowanie może często gęsto wyjść nam bardzo mocno na korzyść. Podskakiwanie z tego powodu, że niestety Call of Duty, z tego powodu, że jest na silniku Quake'a, ma ten problem, iż hitboxy nie zawsze nadążają nad twoją postacią, czyli często gęsto przeciwnik strzela w złe miejsce naszego ciała, aby nas trafić. Dlatego też często gęsto powoduje to kille wypięte, przykładowo bardzo znane kille snajperką wpięte, podczas skakania przeważnie, lub właśnie dropshoty, wtedy aim kontrolery bardzo się przydają, lub do broni, które są semi-auto, czyli przykładowo M1 Garand, tak? Takie smart triggery są bardzo, bardzo przydatne, bo możemy o wiele, 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 wiele szybciej taki trigger naciskać. Zaprezentuję tutaj na kamerce. Tak, nie mamy takiej długiej drogi triggera. Możemy napierdzielać jak szalony. Tyle, ile palec da radę. Jeżeli już mieliłeś kiedyś kobietę i robiłeś jej kiedyś palcówę, to twoje palce są prawdopodobnie bardzo, bardzo wyćwiczone i wtedy będziesz mógł M1 napierdzielać jak szalony. Tak to wygląda. Snegaj, nagrał o tym filmik, obejrzyj. It's okay, do dropshotów. Summer, możesz to zobaczyć, pingwin? Co mam zobaczyć? Nie wiem, o co ci chodzi. Zobacz, ile komentarzy jest. Janwaru, it's okay, ale czym to już nie będziesz miał z nimi kontaktów? Z kim? Maciek Szlaba, ten head będzie tak jak w Destiny 99. Miejmy nadzieję. Macie klapa lub podobnie. Miejmy nadzieję. Snake Eye, myślę, że z tych headquarters zrobią się Simsy z edytowaniem postaci i ludzie będą wydawać kupę kasy na coś, co ładnie wygląda. O to chodzi, tak? Aby wydawali hajs na skrzynki. Jan Warho, jebany, jak się spieszy, haha. Dobra, ja wypiję teraz jeszcze łyk kawy. This is a Chucky Beat production. Nie wiem, o czym wypiszecie. Dobra, ludzie, to by było na tyle. Ja jeszcze wezmę te 2 ostatnie komentarze z ostatnich spowiedzi, bo ich w ogóle jeszcze nie wziąłem.
Czyli tak, Triple X, twój komentarz. Hej, nie pisałem ostatnio pytań, ponieważ już skończyły mi się pomysły na nie, ale gdy słuchałem o bitcoinach, to strasznie mnie to zaciekawiło i chyba nie tylko mnie. Może byłbyś nagrać dokładny odcinek o nich, jak je dostać i później jak można je wypłacić. Mówiłem na początku dzisiaj spowiedzieć, że będę robił materiał na temat bitcoinów, jak je kopać, jak to funkcjonuje, jakie potrzeba mieć portfele itd. itp. itd. i jak można te bitcoiny później zamieniać na złotówki albo euro. Będę robił bardzo, bardzo krótki materiał na ten temat, ponieważ samemu kopię. Jakub 5 czy 8, zajebista spowiedź jak zawsze, dzięki wielkie. Dobra, Jan Warchoł, no to dobrze, it's okay, palec Jacek Szczepiński, siemka. Akurat widzisz, będziemy zaraz kończyć spowiedź. Jan Warchoł, kurwa, 2,5 godziny spowiedzi, jasny chuj. No właśnie, niestety, miało być półtora. It's okay, to na razie wszystkim i do następnego. Wielkie dzięki za spoko czas spędzony. Ten, siema, ha ha ha, jak tu koniec. Dobra ludzie, to było na tyle. Ja dziękuję za obejrzenie spowiedzi do końca. Dziękuję, że dzisiaj tyle aż was było i ta spowiedź będzie jak najprędzej na kanale udostępniona, więc jeżeli będziecie mieli jednak jeszcze jakieś pytania, których dzisiaj zadaliście, to będziecie mogli w komentarzach odpowiedzieć i ja wtedy za tydzień znowu na to odpowiem. Może zastanowimy się jeszcze, czy gdzieś wystartuje jakieś głosowanie na temat, o której godzinie spowiedzi robić. Ja robię o 12 ogólnie już od wielu miesięcy, ale wydaje mi się, że zawsze tak koło pierwszej do drugiej największa ilość widzów jest. Więc może zmienimy na godzinę pierwszą. Co o tym sądzicie? Możecie bardzo fajnie pisać w komentarzach. Ja dziękuję za obejrzenie do końca i jak zawsze zapraszam do następnego razu.